tak mi tutaj przedstawi, na czym ta gra polega. Natomiast ja się zobowiązuję do tego, to co tutaj powiedziała pani Wanda i dyrektor, członek zarządu Andrzej Grabarek, że no po prostu my nie możemy się z tego wycofać. Bo jakbyśmy się wycofali, tylko ja państwu później przedstawię w podejściu państwa, jakie mamy zadania własne, które też ja bym widział, żeby one były wykonane. Bo jeżeli tego nie wykonamy, to proszę państwa, co mówić o pomocy do powiatu, jak my swoich może nie zrealizujemy poprzez to, że w planach mamy pewne też założenia. I proszę państwa, jestem za. Pani skarbnik przedstawi to, co mamy. Ja bym prosił o zatwierdzenie tego, co mamy przygotowane. W ciągu dwóch miesięcy, kwiecień, ja nie wiem, pani skarbnik, do maja, to nie wiem, czy damy radę. No bo wy tam macie zapisane w promesie do maja. Tak. Ja się nie, aż mi się wierzyć nie chcę, no ale może, no, wcale nie mówię, że nie, no nie wierzę w to, bo tam zawsze jest wykonanie w danym, to są, ja bym chciał tą promesę zobaczyć, bo proszę państwa, żeby się nie okazało tak, masz promesy może? Mam, ale tu nie ma żadnej promesy. Nie ma tam, oczywiście, bo nigdy nie było, jest to, jak, trzeba dać informację w jak najszybszym okresie czasu. Ja uważam, że my tutaj podejmując decyzję o wprowadzeniu do planów tych inwestycji jednej i drugiej, podejmiemy dzisiaj decyzję odnośnie jak to ma, na czym to ma polegać. Nie odstępujemy ani od jednego, ani od drugiego, bo proszę państwa, jeżeli odstąpimy od wyzwolenia, to ja nie wierzę w to, że ta dojdzie do skutku realizacja tego zadania. Tamto zadanie jest priorytetem, bo jest 80%. Zgadzam się z tym, bo powiat, gdyby nie wziął tych 80%, to by było też z ich strony niegospodarność. My nigdy nie prosiliśmy nikogo o pomoc i jak było 80% dofinansowania, to żeśmy robili. Tu mają wsparcie z naszej strony i obiecujemy, że pomożemy. Natomiast to, co mamy dzisiaj przygotowane, proszę was o przyjęcie tego. A będziemy myśleć dopiero co dalej. W ciągu pani skarbnik więcej powie. Pozwolicie, że jeszcze pani skarbnik odnośnie zabezpieczenia środków i finansowania nas uprzedzi, jak to będzie wyglądać, a później uchwała. Bardzo proszę. Znaczy, ja powiem, już dzisiaj po rozmowie z panią skarbnik z powiatu, po dalszych tutaj jakichś dopracowaniach co do tego terminu, bo w promesie nie ma żadnego 15 maja, że trzeba wyłonić wykonawcę. Więc tutaj to dogramy. Myślę, że kwestia maja około 20 tam wchodzi w rachubę w kwestii zabezpieczenia środków na ten cel w formie kredytu i dalszego działania, czyli opinii Regionalnej Izby i przekazania środków zawarcia umowy między powiatem. Ale też nie tylko na to zadanie, tylko na zadania też jeszcze, na które może nam brakną. Bo jest, proszę państwa, taka prawda, że to się z niczego nie weźmie. Ja też nie zrezygnuję ze sprawy sali gimnastycznej w Rzeszowie. Złożyliśmy wniosek, mamy zabezpieczone tam 550 tysięcy, no przecież moglibyśmy zdjąć. No proszę państwa, to jest nierealne i niemożliwe. Dwa lata odkładamy, a może ten wniosek nam przejdzie. I co wtedy byśmy zrobili? Nie ma o czym mówić, jeszcze bierzemy ten kredyt tak zwany, żeby wspomóc powiat, natomiast ja państwu bym prosił o zastanowienie się nad tym mostem, bo ja nigdy nie mówiłem o mostach. Zresztą pamiętacie i tutaj na pewno jest pani Wanda pamięta, że zawsze była mowa o nawierzchni, o asfaltach, a nie o mostach. Remonty mostów to przecież my mamy też swoje do remontowania, no ale też prawie żeśmy przebudowali cały most. No. A 80% na most, jeżeli otrzymają do finansowania, to jest bardzo dużo, ja uważam. Tutaj nie powinniśmy tutaj nawet wspierać i pomagać. Zdanie, że właśnie, żeby włożyć taki kolejny kredyt, to ja muszę troszkę nad tym popracować, muszę przygotować wieloletnią prognozę finansową, zbadać, jak te nasze wskaźniki, no wiemy, że one nie są rewelacyjne, więc trochę zbadać sprawę i do tego się przymierzyć, ale potrzebny jest na to wszystko czas. To nie jest na hura, tak jak wczoraj było podejście na hura, na spokojnie.
wyzwolenia, jest w planach wyzwolenia. Jest kolejne pismo o teraz Giżyce i most. Powoli będziemy działać dalej. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do punktu 2b. Podjęcie uchwały w sprawie pomocy finansowej powiatowi Sochaczewskiemu na realizację zadań inwestycyjnych. I tutaj w formie dyskusji proszę bardzo, prosi o głos radna Gieras. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, tutaj do słów Pana Wójta. No Panie Wójcie, trochę się zdziwiłam. 80% środków z zewnątrz, Pan Wójt mówi, most, nie było mowy o mostach. A nie może kredytu wziąć? A czy Pan Wójt może poprosić o kredyt? Ale Panie Wójcie, swojego zadania, swoich spraw. A czy no właśnie, pilnuję swoich spraw. I Panie Wójcie, ja proszę, żeby mi nie przeszkadzał. Dziękuję. Most, jak powiedział tutaj radny powiatowy, jest przepustką do realizacji dalszej części drogi. Droga do Załuskowa to wiemy jaka jest, że też wymaga pochylenia się i zastanowienia, żeby ją zrobić jak najszybciej. Jeżeli my tracimy możliwość na dalszą przebudowę i remont tej drogi, bo nie planowaliśmy mostów, dziwię się bardzo, to o tym powiem tak, droga nawet byle jaka, można nią przejechać, a kiedy zamkniemy most, to którędy ludzie będą jeździli? Transport, autobus szkolny. Dziękuję. Proszę. Szanowni Państwo, ja tu w pełni popieram radną o imię Mikołajczyk-Gieras. No dziwię też się, co Pan Wójt mówi. Nigdy nie mówiliśmy o mostach, a skąd te znaki? W zeszłym roku już miało być zrobione i Pan Wójt nam mówi, odciągnąłem tylko, żeby nie były to żniwa, żeby ludzie przejechali, a dziś przez jedną noc już jest taka zmiana, wylatuje most, Załusku wylatuje. No, ja wiem, że tak jest, skoro tak jest i szanowni Państwo, takie odczucie jest właśnie, że... Jak nie da? No to po co te znaki? Weź se Panie Wójcie je na suchodu tam postaw. No po co te znaki? Dziękuję. Ale ile mamy? Prosi o głos radna Berna. Szanowni Państwo, ja mam pytanie do Pana radnego powiatowego. Panie Andrzeju, na którą drogę, tak naprawdę, na którą decyzję, nie na którą drogę, na którą decyzję ze strony Rady Gminy powiat oczekuje teraz w pierwszej kolejności? Czy na ulicę Wyzwolenia? Czy na dofinansowanie dróg z promesy? W tej chwili powiat w pierwszej kolejności oczekuje na dofinansowanie z promesy. Bo to jest zadanie takie, które wymaga rozliczenia się mianowicie z wojewodą. Ja tu sobie wyjaśnię, jeśli chodzi o sprawy no, terminów, wielkości tej promesy, jak to wygląda, kiedy to trzeba zrobić, bo no, nie chcę rzucać tutaj, że mnie poinformowano, że chcą na 14 rozstrzygnąć już, żeby wszystkie no, zadania... Mają sesję, tak sobie tak. Czy, i teraz powiem na dzień podpisania. Środki, jak my zrobimy około 20 maja, to na dzień podpisania umowy już będą mieli środki. No, natomiast chodzi mianowicie jeszcze o jedną podstawową rzecz, że z tego mostu trudno się jest wycofać, bo jest tu też strategiczny wyjazd z Iłowa w kierunku Wszechów, naprawdę strategiczny wyjazd. I 80% oczywiście to jest bardzo dużo. A o tym moście mówiło się już kiedyś i wiecie Państwo, nas tutaj jest dwójka radnych. To nie jest też tak, że potem trudno jest przekonać co do następnego zadania czy innego, żebyśmy my, mianowicie, bo my nie rządzimy całą radą. A powiat nie może wziąć kredytu? No to oczywiście. Ale powiat to my tylko jako powiat na te zadania radni bronią powiat wziął dziwnie. Rozumiem swoje inwestycje, Panie Wójcie. Około 3 milionów wziął w tej chwili już obligacji na zadania drogowe. Dobrze, Panie Andrzeju, mogę zadać drugie pytanie, też ważne. I czy powiat de facto jest w stanie udźwignąć coś takiego? I tak trzy inwestycje. Ja zakładam, że wszystkie to jest. Część mojego pytania, ale nie koniec. Bo chodzi mi jeszcze o to,
czy zarząd powiatu zgodzi się i rada powiatu na coś takiego, że wykładając 310 tysięcy powiedzmy w gotówce, czy z kredytu, nieważne, ale 310 tysięcy no, żywych pieniędzy, można dofinansować inwestycje za około 3 miliony, prawda? Natomiast przy ulicy Wyzwolenia, przykro mi bardzo, ale to jest inwestycja za 620 tysięcy, a nie 5 razy większa. I dlatego pytanie jest proste, czy zarząd to przegłosuje, czy rada to przegłosuje? No, póki co jest w zadaniach inwestycyjnych na rok 2018 ulica Wyzwolenia. Tak, zabezpieczone pieniądze w powiecie są. Tak, bo ja wiem, Pani Wando, że tak jest, bo my to słyszeliśmy już niejednokrotnie. Natomiast sugestie docierające do radnych gminnych od Pani Starosty czy Rady Powiatu, niektórych radnych, są takie, że słuchajcie, no chyba lepiej wydać na dużą inwestycję te same pieniądze, bo ponieważ worek z pieniędzmi, a właściwie z inwestycjami troszeczkę się rozsypał w tej chwili. I pan marszałek ciągle ma jakieś nowe pomysły i pan wojewoda ma ciągle nowe pomysły. Są szanse na składanie kolejnych wniosków. I stąd było, jeszcze raz powtórzę moje pytanie, na które pan odpowiedział, ale daję to pod rozwagę panu wójtowi i radnym. Żebyśmy najpierw zrobili, słuchajcie, wsparcie, a nie to, bo jest duża szansa, że będzie to leżało w Radzie Powiatu, ulica Wyzwolenia, my będziemy mieli zablokowane pieniądze, będziemy musieli myśleć o tym, skąd pozyskać na dofinansowanie promesy, a Rada Powiatu, Pani Mando, możecie przekładać decyzję w sprawie Wyzwolenia, czy musicie ją podjąć już? No, decyzja jest podjęta. Tak, ale zaakceptować... Zmiany to nie sądzę, żeby ja przynajmniej nie będę za zmianą... No wiem, że Pani nie, bo Pani jest z tego, ale no, jeżeli... jesteśmy chyba razem, Pani też. Nie, ja mówię, ale w powiecie jest Pani, jako mieszkanka, zresztą Pan Andrzej też, jako mieszkanka Iłowa. Pytam po prostu, jak to Państwo widzicie, dlatego że no, chyba ważniejsza jest w tej chwili nasza decyzja, a pytanie do Pana Wójta, do Pani Skarbnik, do Pana Przewodniczącego jeszcze kolejne jest takie. Czy po dzisiejszej dyskusji, po przemyśleniu tego wszystkiego, możemy głosowanie nad ulicą Wyzwolenia i nad tym przełożyć o 2 tygodnie na przykład? Bo to powiatowi nic nie zmienia. A nam może coś zmienić, może poukładać to w głowie, możemy mieć przemyślenia, czy damy radę najpierw zrobić drogi Piotrów, Jeżyce, Iłów i Mostek. Żebyśmy po prostu, bo to wszystko się pojawiło szybko i to co Pani Skarbnik powiedziała, wszystko jest na ura. To nikogo nie zawoli, Panie Wójcie, tydzień, 10 dni, a może nam wszystkim pomóc. Wcale nie mówię, że nie, ale proszę Państwa, ja mam taką prośbę, bo widzicie Państwo, my możemy dyskutować tu nie wiem ile, możemy się pogłudzić, trzeba zrobić jedno i drugie. Nie tylko zastanawiać, nic nie mówiło się o pomocy do budowy mostów i to mnie tylko jedno irytuje, że wszystko, jeżeli to już wszystko, co dzieje się na drogach powiatowych, to zaraz może być oznakowanie, to zaraz będzie może, proszę Państwa, pobocza, bo już tak trochę było. Ja się na to nie zgadzam, na to pieniędzy nie damy. My żeśmy podjęli kiedyś jeszcze, 8-10 lat temu, nawet więcej, bo w 2000 bodajże 9 roku była podjęta taka decyzja, że dofinansowujemy powiat po 50%, żeby wspomóc, bo nie było możliwości finansowych. Okazuje się, że po 10 latach jest taka sama sytuacja i teraz jeszcze się dokłada tam mosty. Proszę Państwa, ja proszę Wysoką Radę o przyjęcie tego, co mamy dzisiaj przygotowane, żeby można było posuwać się w sprawie przetargu na salę gimnastyczną, żeby w OZE wejść, bo to nie jest tylko ta sprawa Wyzwolenia. Ja uważam, że ulica Wyzwolenia nie może zniknąć, bo jeżeli zniknie u nas, to zniknie i w powiecie. Żebyście Państwo wiedzieli.
To jest moje takie zdanie, bo zabierze się pieniądze, jak gmina nie dała, to zabierze się stamtąd pieniądze i da się na te promesy. Natomiast my na promesy zabezpieczymy środki do 20 maja, może do końca maja, bo ja nie wiem, czy się wyrobimy, zabezpieczymy te środki. Jeżeli państwo uznacie, że i na most przegłosujecie, ja się nie będę upierał. Natomiast ja jestem przeciwny, bo kiedyś żeśmy już z Korysiem, jeszcze byłem starostą, się pokłócili właśnie o finansowanie przebudowy mostu. Wiecie, gdzie też nas wciągano przebudowę mostu? Na ulicy Warszawskiej, proszę państwa, żeby dofinansować, wiecie, pamiętacie, co jest dawny radny, żebyśmy dali na połowę pieniędzy na ulicę Warszawską, bo most trzeba przebudować na Jeżówce. I proszę państwa, żeśmy się nie zgodzili, do tej pory tego mostu nie ma, ale jakoś jeżdżą. No i proszę państwa, znowu my, zaraz zacznie się ulica Warszawska i z mostem odżyje, żebyście państwo wiedzieli. Jeżeli wejdziecie w to, daj Boże, może jeszcze przeżyjemy, wytrzymamy, bo macie rację, że bez mostu nie ma drogi. To macie rację, ale w końcu powiat, jeżeli rozpisał 6 milionów obligacji na drogi, to biorę później. No to jest 3. Podjęliśmy 3. No to daję 3. No to proszę państwa, mają, będą mieli jakieś pieniądze. To my mamy się tutaj zakredytować do oporu. Ja jeszcze miałem właśnie pomysł, żeby przeznaczyć te pieniądze w kredycie na salę, żebyśmy mogli ją prędzej wykonać w tym roku, jeżeli nie otrzymamy dofinansowania. Jak otrzymamy dofinansowanie, daj Boże. No ja bym sobie życzył, żebyśmy otrzymali. W ubiegłym roku wniosek nie przeszedł. Ale mam nadzieję, że znowu pojawi się promesa na wieżyczki, bo może się pojawić i to w najbliższym czasie. I pojawi się jeszcze nie promesa, ale przejdzie wniosek na drodów. A i proszę państwa, wtedy się ugotujemy. Ja jeszcze pytanie. To żadną odpowiedź. Tylko jedno pytanie. W sprawie tego mostu. Gdybyśmy nie przegłosowali tego zadania, tego mostu, co powiat zrobi. Jakie to odczucie będzie powiatu? Jakie sankcje nas czekają z tego tytułu? To znaczy ja powiem tylko tak. No. Ja na pewno nie będę mianowicie przeciwko wyzwoleniu, ale ja mogę czuć, co może się stać. Że może nie być. Że jeżeli będzie tak, no to zdejmą z wyzwolenia, będą próbować zdjąć z wyzwolenia na mianowicie most i obniżą wartość wyzwolenia. Moi drodzy, ja uważam, mianowicie, bo to nie jest tak, że jak ja wychodzę i mówię tak, a proszę o drogę taką i taką i to wszyscy tu są za tym, żeby tą drogę mniej uchronić. Moi drodzy, to jest bardzo trudna tak samo dyskusja jak wszędzie. I ja uważam, to jest moja propozycja, jeżeli tu państwo widzą, żeby dzisiaj, nie wiem, przegłosować taką może nie uchwałę, ale taką decyzję, że dajemy mianowicie to w miesiącu, w maju, tam do tego i tego, zabezpieczymy na promesę i żeby było można to działać, ale łącznie z mostem, bo wiecie, dla nas jest to bardzo trudne wytłumaczenie, że na coś dajemy, na coś nie dajemy, bo to nie jest też tak. I tu ja powiem, bo pan wójt się doskonale też orientuje, że przychodzą inni wójtowie i to jest tak, jeden nie ma pieniędzy, się kłóci, drugi przychodzi i od razu daje pieniądze, nie? No i to jest problem. I to jest problem, mianowicie, żebyśmy my coś pozyskali. Inni nam tego zazdroszczą, że jest 80%. Ja wiem, że to jest, no trudne jest dla gminy, bo w samorządzie jest to, ale powiat naprawdę też nie ma pieniędzy. Bo gdyby były te pieniądze, to człowiek by zrobił i wszyscy by byli zadowoleni. Mieszkańcy, państwo, ja, pani starosta tak samo. Proszę o głos pani radna Wanda Draga. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, apeluję, żeby z żadnej z tych inwestycji nie rezygnować, nie odkładać, bo po prostu nie będzie zrobiona. Bardzo proszę. Jesteście na pewno w stanie zabezpieczyć te środki, jak pani skarbnik powiedziała.
Ulica Wyzwolenia już jest w planach inwestycyjnych powiatu, więc to tu już ze strony powiatu nie potrzeba już nic, tylko czekamy na decyzję Rady Gminy o tym, że pomogą, a takie były intencje od już dawna i będziemy robić po prostu. Może ja coś. Prosi o głos. Proszę Państwa, ja tu Panią Wandzie dobrze rozumiem, o co chodzi. Nam też by zależało, żeby to się działo i te inwestycje wykonać. Tylko tu stoimy pod takim dylematem jeszcze, znakiem zapytania. Nie wiemy, co pokaże przetarg. No. Bo te pieniądze Pani Skarbnik nam tu przyrzekuje, no dobrze, żeby to był zwrot z tych pieniędzy jeszcze raz, ale jak przyjdzie nam sporo jeszcze dołożyć, to możemy być zaskoczeni. Bo wiemy, jak to z przetargami jest. Mało firm się zgłasza, ceny się windują i kochani, tu musimy pomyśleć, bo to jest poważna sprawa. Bo widzicie, no czegoś trzeba zacząć, bo jak remont mieszkania, to nie maluje się ścianą do dołu, a później sufit, tylko od sufitu. Tak samo tutaj chodzi o załóżków, o ten most. Nikt tam nie zrobi w życiu tej drogi, jak nie zrobią mostu. No to po co robić najpierw drogę, a później most i niszczyć tą drogę. Proszę Państwa, ja nie wiem. Ja uważam, że powinniśmy się nad tym dokładnie zastanowić, żebyśmy się podjęli tego głosowania. Ktoś tu proponował, żeby te 10 czy tam te 15 dni odłożyć. Do 15 maja mamy trochę czasu. I przemyśleć trochę te sprawy dokładniej. Bo nie to, że zrobimy coś dziś pochopnego, a jutro będziemy tego żałować. Ja uważam, że tu trzeba przemyśleć. Bo jeżeli do tego mostu nie dążymy, to wiadomo, że chyba powiat będzie musiał tych pieniędzy zrezygnować z tych 80%, albo weźmy to kto inny. I to jest szkoda trochę dla nas. No bo to inwestycja na naszym terenie, ale no słuchajcie, no tak jak Wyzwolenia, no to się wałkuje już czasu kupę, z czasu dużo, ale zawsze żeśmy coś wynaleźli innego, bym powiedział, żeśmy się zajęli czym innym, a nie tym akurat. I dzisiaj no nie mamy co sobie tutaj do oczu skakać, bo uważam, że powinniśmy zrobić na co te pieniądze na razie, bo te Wyzwolenia to może być jeszcze znakiem zapytania, czy będzie wykonane, bo to nie. Na razie to jest takie, nie wiem, obiecane, ale czy będzie wykonane, to nic nie wiem. Dziękuję. Proszę o głos Pani Renata Bartosiewicz. Powiedziała, że mogę pierwsza. Tak? Bardzo proszę. Proszę Państwa, bo no, ja sugestia jest również taka, że przecież tak samo jak koszt ulicy, jak koszt inwestycji tego dofinansowania może być większy, no bo wiadomo, 40% to wszyscy wiedzą, mało tego problemu z wykonawcą jest ogromny. Nie zgłaszają się firmy na przetargi, bo taki czas. I tak samo ulica Wyzwolenia może iść w górę, czyli powiat będzie płacił więcej, będą płacili więcej. I naprawdę, czy będzie odcinek można zrobić? No to jest i krótszy, albo zrobić krótszy odcinek. Tylko teraz pytanie, czy jeszcze krócej niż 1 kilometr? Proszę Państwa, 1 kilometr ulicy Wyzwolenia to jest naprawdę niedługi odcinek, gdzie z tego co nam wszystkim wiadomo, tam jest mnóstwo problemów, bo tam jest jeszcze, są problemy przepusty, odwodnienie, bo tam jest problem z odwodnieniem. Tam jest problem jeszcze z wieloma innymi kwiatkami, które mogą wyjść w każdej chwili. I jeszcze jedna sprawa, to co powiedział Pan Andrzej, że są gminy, gdzie nie ma dyskusji o tym, czy 10% dać, tylko dają wszystko i błagają jeszcze, piszcie wnioski, piszcie wnioski. No tak jest Panie Wójcie, no, Teresi teraz składa. Nie jest tam jedna Teresi. Nie Teresi, ale i Nowa Sucha. Nowo, z Nową Suchą my jesteśmy w stanie się porównać, prawda? To jest podobna gmina, a Nowa Sucha do inwestycji dokłada wszystkiego. Więc może. Mają dopolnie dochód stanowi. No mają, dobrze, ale panie Władku, no z czegoś to się wszystko bierze. I naprawdę jeszcze raz proszę. Koleżanki i koleżanki, przemyślmy ten temat, zwłaszcza, że Pan Andrzej przed chwilą powiedział, decyzja jest ważniejsza w tej chwili dla powiatu o dofinansowaniu tego, a powiat będzie zwlekał. Wiem, że to jest Pani Wando w budżecie powiatu Wyzwolenia, ale dokąd my nie podejmiemy decyzji odnośnie promes, to powiat będzie zwlekał. Tak, zgadza się Panie Andrzeju? Tak, no, dziękuję bardzo. Informację. Więc jeżeli będzie decyzja o dofinansowaniu, to się powie. Ale chcę jeszcze jedną rzecz powiedzieć, że z tego co mi jest wiadomo, być może, że pojawią się możliwości składania wniosków na drogi.
jeszcze jesienią. Czy to jest prawdą? Trudno powiedzieć, bo to różnie dobywa. Wczoraj mi pani starosta powiedziała, że jeżeli będzie taka możliwość, to będzie się starała w tej chwili składać wniosek na wyzwolenie. Tylko tam też jeszcze jest problem, mianowicie dokumentacji, bo jeżeli by się robiło ze swoich pieniędzy, no to sobie można, powiedzmy, wziąć to w remonty, włożyć i robić tak, jak był robiony koszajec. A jeżeli to będzie trzeba składać wniosek, no to trzeba będzie zrobić dokumentację i teraz według tej dokumentacji czy kosztorys dopiero składać i ubiegać się. Bo za 600 tysięcy trudno powiedzieć, ile my zrobimy, bo to nie jest wiadomo, że zrobimy kilometr, a może zrobi się pół, albo zrobi się samą nawierzchnię bez chodników, a może chodniki, krawężniki i no, jakieś rozwiązanie na pewno. Pani dyrektor Dębowska powiedziała, że wspólnie z gminą na pewno trzeba znaleźć rozwiązanie takie, żeby pieniądze nie zostały zmarnowane, a jednocześnie, żeby były no, zagospodarowane. Bo na pewno potrzeba wyzwolenia jest. Oczywiście, nie rezygnujmy z tego, bo natomiast na promesy jest w pierwszej kolejności. Jeśli można, szanowni państwo, ja nie chcę tu dyskutować, która jest droga ważniejsza. Wszystkie trzy drogi są dla nas bardzo ważne i priorytetowe. I wyzwolenia, i Giżyce, i Załusku. I dlatego proponuję tutaj w ten sposób rozwiązać problem, że zobowiązać pana wójta, panią skarbnik poprzez przegłosowanie, że załóżmy do 20 maja zobowiązujemy tutaj cały zarząd do podjęcia decyzji odnośnie utrzymania w priorytecie wszystkich trzech odcinków dróg. I pieniądze zabezpieczymy na ten cel. I wtedy nie skłócimy się, będzie spokój w całej Radzie, wszyscy będą zadowoleni. A w innym przypadku, ja na przykład na dzień dzisiejszy jestem zwolennikiem, żeby w pierwszej kolejności Giżyce robić. No. Sami państwo wiecie dlaczego. Ale uważam, że droga wyzwolenia jest też bardzo ważna i potrzebna, ale podstosujmy się pod to, co prosi nas starostwo. To się nie zmieni ze strony starostwa. Nic odnośnie tego, bo wycofają i właśnie to by była gospodarność, jak 80% się to, o czym mówię, się wycofuje. No. To jest szantaż tylko taki, a my po prostu nasza dobra wola zadania. Ale każdy ma swoje zadania, pani radna. Pani pójdzie do Rady Powiatu, pani będzie nie tam bronić. Nie, pani tutaj. Ale ja walczę o swoją drogę. Pani nie broni swoich spraw, tylko pani broni powiatu. Walczę panie wójcie. Ma swoje zadania przydzielone i powinien robić. Przepraszam, walczę panie wójcie o drogę dla wielu osób. Dla wielu. I nie patrzę, to zacytuję pana słowa. Pani radna, nie robi się rzeczy dla radnego, żebyście państwo wiedzieli. Tylko dla mieszkańców. No w związku pewnie, z tym, to wszystko no właśnie, no właśnie, dlatego proszę jeszcze raz o to, żeby stawiam już w tej chwili wniosek formalny, panie przewodniczący, o przesunięcie terminu głosowania nad ulicą Wyzwolenia o chociaż 10 dni, zastanowienie się nad tym, co dalej. No nie. Natomiast jestem. Pan radny jest za kawałkiem swojej drogi, pani radna swojej. Myślę, że pan Wasilewski również za kawałkiem swojej drogi, a ja za swojej. Nie, ale chodzi mi o to, że mamy wspólny interes. To nie jest interes jednego radnego, tylko kilku radnych. I nie występuje tu, panie wójcie, jeszcze raz powiem, jako rzecznik, nie wiem, powiatu, tylko jako rzecznik ludzi mieszkających przy tej drodze. Ale pani nie broni teraz rady gminy, nie broni pani budżetu gminy, tylko pani broni budżetu. Panie wójcie, ja bronię budżetu gminy i powiem to jeszcze raz. Dlatego, że na 10% dofinansowania dołożyć
pieniądze, a 50% dofinansowania, kiedy jest są widoki na to, że w roku obecnym będą kolejne rozpisywane konkursy i na wyzwolenia będzie można wystąpić o pieniądze, to jest budżet, bronienie budżetu gminy. Ja bym więcej powiedział. To, że ta droga za Łuską w Giżyce, ona będzie zrobiona, to nie ma żadne, że mostek na Załuskowym, o tym chodzi, że będzie to zrobione, to chyba nie ma wątpliwości, bo powiat to zrobi w pierwszej kolejności. A ja mam też takie pytanie, jeśli dzisiaj nawet przegłosujemy te, że zabezpieczymy pieniądze dla powiatu, czy to koliduje z tym, że powiat by się mógł jeszcze ubiegać, składać jakiś wniosek o dofinansowanie? No pewnie. Ale mogą składać. Bo my przykładowo dzisiaj to odrzucimy, ale to dobrze znamy. I równie dobrze powiat może, my zabezpieczymy te pieniądze. Powiat zrobi te drogi powiatowe na Giżyce i mostek w Lasowce. Równie dobrze może powiedzieć, że w tym roku już nie ma forsy na wyzwolenia. Też tak może być. Dokładnie tak. Dokładnie tak. I może my zabezpieczymy, tak? Nie, jak zabezpieczy gmina, to już będą trzeba. Ja proszę powiem, jeżeli powiat ma wyzwolenia i środki na zabezpieczenie zadania, my dołożymy swoje, więc plany są zabezpieczone. No tak, ale mogą się okazać priorytety, że u nas zrobią to, w Rybnie coś i na wyzwolenie po prostu braknie. Bo ją przesuną w terminie, bo zrobią metod promysowy. Jeżeli mają plan, no to tylko musi być sesja i przesunięcie o przesunięciu. Panie Andrzeju, proszę nam odpowiedzieć, czy jest taka możliwość, że w takim razie, jeżeli są teraz działania z promes, czy Rada Powiatu nie zrobi właśnie dokładnie tego, o co zapytał pan Wasilewski, że najpierw będą działania z promes, bo przecież nie tylko w naszej gminie, ale w innych gminach. No oczywiście, a dopiero później będzie rozpatrywana sprawa zawodówka. Tam powiem terminy, z tego co mi jest wiadomo, bo ja nie mogę się teraz wypowiadać w imieniu całego zarządu, że wam powiem, że to na pewno tak będzie, albo w imieniu rady, bo to rada. Ale co dla was jest priorytetem? Promesa czy Promesa. Jak zabezpieczymy 310 tysięcy i one sobie będą. One sobie będą. Wy będziecie robili drogi promesowe, a gdy się okaże, o wystarcza, nam ruszamy na jesieni z wyzwolenia, ale w międzyczasie staracie się o dofinansowanie może. To niczym to nie wyjmuje, tak? Wychodzimy stąd, że mamy pieniądze dla mieszkańców wyzwolenia, że coś mamy zabezpieczone, a niech się powiat martwi. Niech oni zdobędą 80%, dajemy mniej, a może więcej, bo się okaże, że mają na 2 km. Ale moi drodzy, i na Targowicy. To pozwoli, mianowicie być może, że na przykład, czy rozpocząć prace dokumentacyjne, ja nie chciałbym się wypowiadać, bo ja bym musiał to też przedyskutować w zarządzie, bo ja jestem tylko jednym z członków. Natomiast chcę jeszcze jedną rzecz powiedzieć. Gdyby się okazało, że jest możliwość złożenia, no to oczywiście można się ubiegać jeszcze o pieniądze i być może zamiast za 600 zrobiłby za więcej. Zrobiłby pełne zabezpieczenie, nie koliduje z ubieganiem się do koliduje. Natomiast dla nas istotne jest dzisiaj, ja bym proponował, żeby to, co pan przewodniczący tutaj powiedział, żeby Rada podjęła taką decyzję poprzez głosowanie, że zabezpieczy środki na promesę, ale żeby to było jasne, że ja wychodzę i mówię tak. Rada zabezpieczy w 50%, co jest priorytetem dla samorządu powiatowego. Bo moi drodzy, nikt z samorządu wiecie o tym, co zrobił. Ja mówię powiedzieć, bo to pani tutaj Bernard powiedziała, zresztą wszyscy tu się domyślają, że jeżeli samorząd by gminny nie dał, to prawdopodobnie powiat by się nie wycofał z promes, ale całe pieniądze z wyzwolenia zabrałby, mianowicie poszłoby. To na pewno by tak zrobił. Dlatego głosujmy najpierw to. Głosujmy na tym, co jest przygotowane. Słuchajcie państwo, przegłosujmy. To nie w formie uchwały, ale cała Rada przegłosuje, że środki finansowe na Giżyce i na Załusków zabezpieczamy do 20 maja. I przegłosujemy. I jeszcze na nasze drogi.
bo nasze są jeszcze ważniejsze od tych. I przegłosujmy to. Może pan wójt się wypowie, bo pan wójt cicho powiedział, że nie. Żeśmy rozmawiali, czy może nam złożyć ten wniosek, ale dołożycie na to wyzwolenia wniosek, to do finansowania. Ale potrzebna dokumentacja. Więc od czego zaczynamy? Czy głosujemy na tej dokumentacji? Proszę Państwa, naprawdę nie kłóćmy się, przegłosujmy to, my zobowiązujemy się, że będziemy szukać środków, nie tylko, jeżeli już uważacie, bo jeżeli most, dofinansowujemy mosty, to już decyzja jest Rady. Ja byłem kiedyś przeciwny mostom, bo ze względu na to, że mosty należą wszystkie, nam nikt mostów nie robi, proszę Państwa, i nikt nie pomaga w budowie mostów. Na Henrykowie nam pieprzą, że w zmroku mostyśmy cały przebudowywali. Nie są to jakieś wielkie koszty. Natomiast tutaj pani radna Wanda mi powiedziała jedną bardzo ważną rzecz. Na wyzwolenia jest złożony też wniosek do FOG-u. Tylko ja nie wiem, na który odcinek. Bo proszę Państwa, z FOG-u na pewno nie będą za duże pieniądze, ale 150 tysięcy pewnie będzie na daną drogę, takie środki będą. I proszę Państwa, to też są pieniądze, które... Tylko nie wiem, czy to jest na ten odcinek, no bo nikt nie mówi. Jest kilka dróg. Udało mi się przekonać zarząd, że na pierwszym miejscu jest droga Młodzieszyn i Łów z FOG-u. I byłby to odcinek, mianowicie w kierunku Iłowa, tak przynajmniej była mowa, od momentu zakończenia asfaltu w kierunku do Batki w kierunku do Iłowa. Na ile starczy pieniędzy? Od tej drogi, którą zrobiona będzie z tych naszych pieniędzy i z tych. Nie, panie wójcie. Nie, panie wójcie. Panie Andrzeju, tak byłam u pani starosty, bardzo prosiłam w sprawie tej drogi i złożony jest wniosek z FOG-u na Miękinki. Po prostu. A Miękinki. Jasno i prosto mówię wszystkim. Tak, zawalczyłam bardzo o to, żeby Miękinki miały drogę i żeby to było połączone. No to idziemy w drugą stronę. No ja już nic nie, na ten temat się nie odzywam. Ale proszę Państwa, proszę o jedno. Ale proszę o jedno. Proszę Państwa, zobowiązuję się tutaj, że ja później jeszcze Państwu powiem. Nie byłam Pani bardzo sama, byłam z koleżanką. Ja wiem, ale to jest mało ważne, że jest ta sama droga i dobrze, że będzie czy na to, bo najważniejsze, żeby ją połączyć jak najszybciej. Ale patrząc z punktu widzenia to, co powiedział tu Pan Przewodniczący, ja prosiłbym o przegłosowanie, zabezpieczenie tych środków. Ja tylko się nie wiem, czy wyrobimy się do 15, czy do 20 maja. Ale proszę Państwa, i na nasze szukanie rady, bo ja taki jestem. Ale Anna, proszę. Czy my powiedzcie na zarządzie, powiedz koleżu Dunajarzy, czy pani Wanda na sesji, że my zabezpieczymy te środki. I to jest nasze zobowiązanie. Część może nawet nie będziemy potrzebowali, część z kredytu, bo już mamy tam jakieś lekkie, ale to wiecie, nam brakuje na łatanie dziur, brakuje nam na inne jeszcze rzeczy, ale weźmiemy ten kredyt nie tylko na to, bo ten kredyt i tak mieliśmy wziąć, ale na salę gimnastyczną, a teraz po prostu będziemy, w tym roku mniejsza będzie płatność, może otrzymamy dofinansowanie, no złożyliśmy lepszy wniosek, mam nadzieję, jak w ubiegłym roku i postaramy się i to zrobić. A jeżeli, proszę Państwa, rozliczymy ten PROW, bo przecież my mamy, wiecie, 2 miliony kredytu poprzez PROW, poprzez właśnie te wodociągowanie i kanalizację. I mam nadzieję, że to w sierpniu, wrzesień rozliczymy. Jeżeli rozliczymy, to będziemy mieli też inną, tylko że to wchodzi już w inny rok obrachunkowy, to jest też inna sprawa. Proszę o głos. Znaczy ja jeszcze raz wracam się z prośbą tutaj do Wysokiej Rady o podjęcie decyzji, tak najlepiej, żeby to było pisemne zabezpieczenie, mianowicie, że jest decyzja, że będzie w 50% pokryte dofinansowanie zadań powiatowych na drogę Iłów. Czyli w tej wysokości co tu jest, tak? To znaczy, że ten, który zaproponowany jest przez powiatowy zarząd. Tak, tak.
No i oczywiście, jeżeli jest, będzie wola tutaj na mianowicie wyzwolenia, no to wyzwolenia zostaje, ale priorytetem na pewno będzie dla powiatu to Spromes. Dziękuję bardzo. Ja bym zamknął dyskusję. Trzeba robić. Jakiś panie przewodniczący, zawsze pan dyscyplinuje mnie, żeby się nie wtrącała. Ale dzisiaj jestem grzeczna i jak nie wtrącam swojego głosu, to nie mogę się przebić. Także chciałabym tylko w dwóch zdaniach. Ja wiem, że to już wszystko zostało powiedziane i dużo, i może za dużo niektórych spraw. Ale nie zgadzam się z wieloma sprawami tutaj, jak pan Wójt mówi, słowami właściwie, bo tam sprawy to są inna rzecz, a słowa są inną rzeczą. Panie Wójcie, no nie będziemy stawiać mostów. Jakoś do pomników nie mamy problemu ze stawianiem pomników. Jakoś tutaj pan potrafi radę zakołować, zakręcić i te pomniki dookoła się pojawiają i nadal się będą pojawiały. Mało tego. Nie było. No przecież nie było panie Wójcie, nie uzyskaliśmy na koncie środków zwrotu. Jeśli chodzi o ten most, ja się zgadzam panie Wójcie, że to może nie nasza jest rola. W porządku. Ale zna pan na terenie tej gminy jakichś spadochroniarzy? Bo ja nie znam. I tak jak rolnik przez rok i dwa poradzi sobie, jakoś tam przeboleje, to w trzecim roku już będzie tak wsioczył i chodził tu do pana, że panu się odechce wszystkiego, tak samo jak z tymi urwanymi kołami i jeszcze z innymi wieloma sprawami. To jest rzecz nadrzędna, dofinansować z zewnątrz wszelkie pieniądze. To jest tak gminna, tak naszych dróg, jak i dróg powiatowych. Trudno. Weszliśmy w to całe koło, w ten cały młyn od dawna partycypacji w koszty, czy to był szpital, czy to były inne sprawy, już nie będę wymieniała wszystkiego i jakoś poradziła sobie z tym pani skarbnik. Jeśli na tą chwilę jest naprawdę wielki problem, bo trzeba usiąść, popracować, ja się nie znam na cyferkach, więc ja się nie wtrącam. Jeśli potrzeba tydzień czy dwa, trzeba to zrobić, trzeba to odłożyć w czasie i realnie do tego podejść, bo pan wójt, nie wiem, wirtualnie wszystko liczy. Nie da się w tych czasach liczyć wirtualnie, nie da się. Ani przedsiębiorca, duży przedsiębiorca, kolega Przemek nie potrafi wirtualnie wielu spraw przekalkulować, ani ja, mały przedsiębiorca, który boryka się z wieloma sprawami. Jestem za tym, żeby wszystkie te drogi ujrzały światło dzienne. Jestem, panie wójcie, ale nie w takiej formie, jaką pan przedstawił wczoraj na komisji budżetowej, że wrzucił pan budowę sali gimnastycznej, OZE, o które się pan w ogóle nie martwi, bo pójdą pieniądze, bo są, bo ludzie wpłacili i urząd znalazł z wolnych środków. O to się pan nie martwi. Uderza pan w Andrzeja Orlińskiego, uderza pan w Brzozów, może nie tak w Andrzeja, ale w Brzozów, że sala nie powstanie. Panie wójcie, wstyd. Nie, ale wrzuciliśmy jedną uchwałę. Wrzuciliśmy w jedną uchwałę dofinansowanie powiatu. No musowo, panie wójcie, nie zawsze musowo. Nie zawsze musowo, nie zawsze. I wiecie o tym, że nie zawsze. Tak robicie, żeby po prostu nas skłócić. Rozmawiajmy normalnie, nie kłóćmy się i nie wyzywajmy. I nie zastraszajmy się. Nie zastraszajmy się przede wszystkim, bo to nie jest normalna droga porozumiewawcza. Jeśli będziemy czuć na swoich plecach pręgierz i piętno tego, że my dziś zagłosujemy, my za pół roku czy za 8 miesięcy rozejdziemy się po różnych wioskach i co, mamy sobie rąk nie podawać przez takie poróżnienie? Nie. Tak jak kolega mi powiedział, że pan wójt jest moim sąsiadem, szanuję sobie, panie wójcie, sąsiedztwo z panem, bardzo. Ale jako mój sąsiad, proszę, żeby pan również stanął na straży budżetu. Bo dla mnie jest to tak samo ważna rzecz, ponieważ moje strony, te nadwiślańskie, nie miałyby, żeby nie powódź, ale do tej pory... Korzystał. Przepraszam. A, że ja myślałam, że ja wykorzystam. Te moje strony nadwiślańskie na pewno by nie miały, gdyby nie ta nieszczęśliwa powódź. Nie było. Strach był. Strach był, syreny i jeszcze inne. Dla niektórych była to cegiełka do grobu, panie wójcie. I pan dobrze wie, ile osób właśnie w tym czasie zmarło z takiego stresu, bo nie wytrzymało napięcia. Także proszę pana jeszcze raz, jeżeli jest taka potrzeba, żeby się rada przychyliła i odsunęła to w czasie, bo czasami warto dwa razy pomyśleć, niż jeden raz zrobić głupi błąd. Nie jestem przeciwna drogi wyzwolenia, ale tak jak pan wspomniał, 10 lat temu rozmawiał pan z kolegą Korysiem. Co się przez te 10 kolejnych lat stało? Dlaczego się nie udało wyrwać
takiej ilości, bo te drogi, które są w tej chwili budowane, to już jest poniekąd zasługa nowego składu, nowej opcji politycznej. Gdzie nasi koledzy? Proszę Państwa, ale tutaj... Ale nie było w takim tempie, Panie Przewodniczący, budowane i nie takiej ilości. Nie rozmijajmy tego politycznie. Dobrze głosowania do uchwalenia. Tylko proszę jedno do tutaj radnych powiatowych. Proszę Państwa, wspomnijcie tam na swojej sesji, że na przyszłość, jak planujemy drogi powiatowe, to zróbmy pomiar natężenia ruchu na tych drogach. I dopiero wskażmy, gdzie jest duże natężenie ruchu, tam róbmy te remonty, a nie tam, gdzie nam się zachce, bo któryś radny tam mieszka albo coś innego. I to będzie sprawiedliwie, bo słuchajcie, tak jak u nas jest ruch od Wieńca do Brzozowa, to tu nie ma ani nadwiorców, ani drogiczy z takiego ruchu, jak jest tu. I też nie został zakwalifikowany ten odcinek do gminy najgorszy, drugi kilometra, ja nie mówię o całości, bo tam dalej się daje. Ale tutaj to nie jest. Bardzo proszę. Panie Przewodniczący, ja składam wniosek formalny przed głosowaniem tym, które Pan chce podjąć. Składam wniosek formalny o przesunięcie terminu głosowania w sprawie pomocy finansowej powiatowi Sochaczewskiemu w związku z tym, co przedstawił członek zarządu powiatu, pan Andrzej Grabarek. Po prostu, żeby generalnie złożyć wniosek formalny do pana przewodniczącego i taki wniosek składam. A jeszcze bym głosował wszystko osobno. To jest inna rzecz, że wielka prośba na przyszłość pani Skarżnik, panie wójcie, że to, co powiedziała pani radna Bartosiak, są wkładane w jedną uchwałę budżetową. My mamy, panie wójcie, ryczałt, pani radna, kto wymyślił, że to jest wkładane? Przecież to nie ja przyszło, to już było przygotowane wszystko. Ale nie róbmy z tego teraz. Jest to przygotowane, odwrócicie wszystko, będziemy odwołać. O to chodzi. Panie wójcie, proszę się nie... Ja się nie denerwuję. Ale wójcie, zrozumiałe takie wygłoszenie tego mostu nie przyjmuje. No to jak będziemy razem głosować, to musimy wszystko. Ale chodzi o... Nie chodzi o most. Nie chodzi o most. Po pierwsze chodzi o przygotowanie. Na tym jeszcze nie głosujemy nic. Proszę o głos radny Wasilewski. Zaraz, dokończę zdanie. Chodzi, panie wójcie, o to i pani skarbnik, chodzi o to, że w uchwale budżetowej przedstawionej na dzisiejszą sesję i o tym była już wczoraj mowa, jest jednocześnie ulica Wyzwolenia, która dla wielu z nas jest dyskusyjna i jest hala sportowa w Brzozowie, która jest mało dyskusyjna, czyli bezdyskusyjna oraz OZE. I bo tydzień temu o tym nie wiedzieli. No ale nie, ale o ulicy Wyzwolenia mówimy. I chodzi o to, że za każdym razem u nas jest tak zrobione, że do jednego worka, do jednej uchwały są wkładane rzeczy bezdyskusyjne i rzecz dyskusyjna, żeby nas po prostu postawić w bardzo trudnej sytuacji. Proszę o głos radnych. Ja uważam, że dzisiaj możemy podjąć taką, nie uchwałę, tylko dać zielone światło do starostwa na 15-20 dni. Podejmiemy uchwałę zabezpieczającą pieniądze na most i na drogę. Jeśli chodzi o tą ulicę Wyzwolenia, to wczoraj odbyłem dużo rozmów i to już będzie może takie trochę medialna zagrywka, ale starostwu byłoby nie wszystkim na rękę, gdybyśmy odrzucili te środki, bo zrzuciliby potem wszystko, że wójt i radni nie chcą ulicy Wyzwolenia, mieliby super pretekst. A my zabezpieczmy, niech się starostwo ma. Tak jest. Zdobędą 80-50% dofinansowania, to możemy, nie? 310 mamy zabezpieczone. Bo to będzie błędem, tylko na ich wody państwa sobie, no skoro radni nie chcą, nie mają pieniędzy, to my też nie. Nie ma tu pani starosty, nikogo nie przysłała, są tylko nasi radni. Dlatego wnoszę. I o co mówią? Dlatego wnoszę o przesunięcie terminu. Dlatego, ale pani starosta miała szansę przyjechać. Ale chodzi o to, akurat 10 jest bardzo niefortunnym dniem, bo wiadomo, że większość jest w tej chwili z Warszawy. Albo jedzie, albo się wybiera do Warszawy. Są to wniosek formalny, żebyśmy na następną sesję.
powiedzieli, panie wójcie, chodzi o to, żebyśmy mieli jasną sytuację, jak wielki kredyt pan przewiduje na te wszystkie inwestycje. Panie radna, powiem wszystko później. Ja tylko prosiłem państwa na poprzedniej sesji, proszę państwa, będzie następna sesja ze względu na zabezpieczenie dla powiatu. Nie mówmy, że nie było tego, nie przygotowano. My już się z tym przygotowywaliśmy przez cały miesiąc, jak to z tego wypchnąć, jak zrobić, bo wolne środki dopiero teraz pan skarbnik może ruszyć. To jest jedna rzecz. A druga sprawa, koleżanko Renatko. Z całym szacunkiem, natomiast wiesz, że ja sobie sam na siebie batu kręcę. Wiesz poprzez te promesy. Wiesz nie o tym? Nie tylko. Panią dyrektor prosiłem, błagałem, żeby złożyła wniosek do wojewody. I pani dyrektor złożyła na cztery. Pani dyrektor przyjechała z panem Januszem Paturym, byłym samochodem, a ja mnie proszono, żebym pojechał z paniami na weryfikację. Jeździłem, błagałem, w Giżycach wysiadłem z samochodu, bo nie chciano mi zakwalifikować od strony Giżyc tego kawałka i pani inspektor mówi, wójcie, wójt przesadza. A przecież to mówi, nie, wójt, to nie wójta droga. Ja mówię, to jest moja droga. I proszę o to, zakręcili beze mnie, zmierzyli i zakwalifikowali ten kawałek, żebyście państwo wiedzieli. To może potwierdzić Tomek Mroczkowski, który przyjechał do mnie i mnie odebrał z tego, bo mnie zdenerwowało, że ta część jest zrobiona, a tamta część, taka te rypoty tam na Piotrowie, za Piotrowem, no proszę państwa, ja mówię, to jest dobra droga. I zatrzymali się, zdjęcia robili, ale proszę państwa, powiedzieli, że no nie, wójcie, to jest za dużo. Jednak to przeszło i ja się z tego bardzo cieszę. Natomiast za łódku od strony przelew miał przejść. Nie wiem, co się stało, chyba kosztem tego wyrzucono kawałek Załuskowa. A ja uważam, że... Ta strona jest gorsza od mostu. No pewnie. I tutaj, proszę państwa, powinno tutaj być 1500 metrów. Przysłuchując się tym wszystkim, bo już może abyśmy zakończyli tą rozmowę, bym chciała usystematyzować to wszystko, co się tutaj powiedziało. Od strony tutaj podejścia do trzech inwestycji wyzwolenia drogi Piotrów i tego mostu na Rasowce. O drodze wyzwolenia była mowa przy projekcie budżetu już na rok 2018, gdzie przy opracowanym projekcie pismo wpłynęło zabezpieczenie środków na wyzwolenia. Pamiętacie państwo ten okres i była mowa, że zabezpieczymy w trakcie realizacji budżetu wolne środki. O szkole w Brzuzowie też była mowa, że jest sprzedaż, zostały plany z końcem roku niewykorzystane. Była też mowa, że z tych, z tych wolnych środków przejdą te środki na szkołę w Brzozowie. Była też mowa, że w projekcie budżetu na OZE jest zabezpieczone 6 tysięcy wkładu własnego na realizację projektu. Będzie to mało, trzeba będzie dołożyć do dalszej realizacji tego projektu. Więc uchwała przygotowana na dzisiejszą sesję jest uchwałą rozdysponowującą wolne środki z przeznaczeniem na trzy zadania. Na wyzwolenia, bo o tym była mowa, na szkołę w Brzozowie, na salę w Brzozowie, bo o tym też była mowa i na OZE, bo też o tym była mowa. Wszystko znajduje się w jednej uchwale, uchwale zmieniającą budżet, bo i to rozdysponowanie wolnych środków zmienia się wynik finansowy, który co za sobą pociąga. Wynik zmiany wyniku finansowego pociąga znowu wieloletnia prognoza finansowa, która jest jednolitym i spójnym dokumentem z uchwałą budżetową. Dalej, uchwała budżetowa, jeżeli jest pomoc i wsparcie dla powiatu, musi być uchwała intencyjna w sprawie pomocy finansowej powiatu sochaczyskiemu. Więc te trzy dokumenty, jakby chciał je rozdzielić, one są ze sobą spójne. I tutaj wydzielenie, tworzenie drugiej uchwały, bo szanowni państwo, będziecie jedni głosować za tym, drudzy nie będziecie głosować, tak, za tym zabraniem ktoś będzie głosował, za tym nie, to nie jest możliwe. Bo byłoby możliwe, pani Agnieszko, gdyby pani postąpiła tak, jak sugestie były,
wstrzymać się ze wsparciem dla powiatu, a zrobić w tej chwili, dzisiaj się tego nie da, oczywiście głosować nad uchwałą budżetową, dlatego że inaczej, gdyby przyjęto mój wniosek o przesunięcie terminu, to niestety nie głosowalibyśmy również nad uchwałą budżetową, ale najpierw zrobić przedyskutowanie nad tym wsparciem, dowiedzieć się, jak pan wójt planuje kredytowanie, a nawet w międzyczasie zrobić inny WPF, to znaczy inny w tym sensie, tylko na Brzozów i OZE. Bez tej drogi. Przecież to jest dla pani do zrobienia. No nie oszukujmy się, że jest inaczej. Dobrze, szanowna pani radna. Dla mnie to jest do zrobienia, ale też takie, bo powiat ma sugestie, czy macie państwo sugestie. Ja wszystko rozumiem, tylko też tutaj były założenia a propos drogi wyzwolenia. Były sala w Brzozowie, też była, OZE też było. I idźmy z jakimś realizacją tego, co było w grudniu ustalone. No, w grudniu to pan wójt wysłał pismo, może się zastanowimy. Kwestia druga, tutaj rozmawialiśmy wczoraj i na komisji budżetowej i z panem wójtem, że tak jak tutaj już wcześniej padały rozmowy, dogramy temat z powiatem, kiedy powiat ostatecznie potrzebuje zabezpieczenia planów finansowych na realizację tych dwóch zadań wynikających z promesy i przystąpimy do kolejnej sesji zabezpieczenia w formie kredytu. Czy pani Doroto, pani potrzebuje swój wniosek? Potrzebuję, no zobaczmy. Po prostu będziemy miały jasną sytuację. Może ja prezentuję. Ja bym proponował, żeby te uchwały, które te uchwały zmieniające budżet dzisiaj przyjąć i jednocześnie przyjąć taką intencję, że tam to termin jakiś, żeby zabezpieczyć środki na te dwa zadania na swoje. Bo jak będziemy odkładać, będzie cały czas nam się to mierzy. A tak załatwimy ten temat, a później zabezpieczymy środki na te dwa zadania. Na Piotrów, tam drogę od Kieszyc i na tym mózgu. Dlatego ja o tym mówię. I moim zdaniem to jest naprawdę najprostsza ścieżka wyjścia dla rady. Oczywiście. I bez skłócenia będzie rady. Zabezpieczamy wyzwolenia i zabezpieczamy i życzeń i załóżmy. Oczywiście. I to idzie w jednym wniosku? Nie. No to ja się pan zrozumiesz wyzwolenia, a później intencyjnie dopiero resztę. No przygotują uchwałę i się zrobią. Uważam, że to jest naprawdę bardzo dobre rozwiązanie. Jeśli tutaj radni odpowiadają, że można w ten sposób, to moim zdaniem nie ma co się zastanawiać. Ja mu zgodnie z powiatem, kiedy... Muszą mieć uchwałę. Oczywiście się zbierzecie. A dzisiaj musi pan radny wiedzieć, że jest wola rady, że daje się. To precyzowanie, to nie jest decyzja. No to jest wola, dlaczego ty się wydecyduje. Pani radna, proszę przedstawić wniosek, przegłosuję. Ja proszę o przesunięcie terminu głosowania w sprawie pomocy finansowej powiatowi Sobaczewskiemu. To jest sprzeczne z tym, co... Dobrze, no ale pani radna, w Radzie Gminy mam prawo jako Rada Gminna zapytać, że gminy wiadomo, że to jest sprzeczne z tym, co... Dlaczego jest? Dlaczego jest sprzeczne? Jest sprzeczne. Dlatego, że pan Andrzej Grabarek, to ten wniosek powstał po tym, co powiedział pan Andrzej Grabarek, że priorytetem dla powiatu jest w tej chwili dofinansowanie... Ale to nie zrobią to pierwsze, nie zrobią wyzwolenia. A jak nie przyjmiemy wyzwolenia ze moich źródeł, co mamy w starostwie, już nie wrócą do wyzwoleń. Tak? I to zrzucą na radę, że... Głosujemy wniosek pani Doroty. Pani Doroty, wniosek, kto jest za? To jest za przyjęcie wniosku pani Doroty. Nikogo nie. Dobrze. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Stawiamy wniosek
o przegłosowanie, że do 20. Do maja, ja określam. Nie, czy jesteśmy za mostkiem w Lasotce, drogą na i pieniądze się znajdą na realizację zadań Giżyce i Załuski. I proszę, kto jest za takim wnioskiem o podniesienie ręki. No tak. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Dziękuję jednomyślnie 14 radnych i będziemy tutaj... Mówisz, że zabezpieczymy. Dobrze, ja bardzo dziękuję Państwu radnym. Przepraszam, ale ja już muszę jechać, bo... Natomiast na pewno taką informację przekażę, że możemy to... Pismo, Panie Skarbniku. Dziękuję. Koleżanki i koledzy, dziękuję Wam serdecznie, żeśmy naprawdę spokojnie weszli do tematu i będzie szybko się sprawdził. Poprosimy Pani Skarbnik do następnego, nie wiem, Pani Wójcie, czy ja myślę, że Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatu Słowackiemu na realizację zadania inwestycyjnego przygotowaną w oparciu o ustawę o samorządzie gminnym, ustawę o finansach publicznych. Uchwala, co następuje. Rada Gminy Iłów udziela z budżetu gminy Iłów pomocy finansowej powiatu Słowackiemu z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pod nazwą przebudowa drogi powiatowej nr 3838W i budy Iłowskie Młodzieży Mistrzewice, ulica Wyzwolenia w Iłowie. Pomoc finansowa, o której mowa w paragrafie pierwszym, zostanie udzielona w formie dotacji celowej ze środków budżetu na 2018 rok w wysokości 310 tysięcy złotych. Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej oraz przeznaczenie i zasady rozliczenia środków określone zostaną w umowie pomiędzy powiatem słowackim a gminą Iłów. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Iłów i uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Otwieram dyskusję, co do pomysłu. Była dyskusja. Proszę pana przewodniczącego o informację z komisji. Za tą uchwałą głosowało 3 za, 4 przeciw, 1 wstrzymujący. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Nie widzę. Szanowni Państwo, tutaj Pani Skarbnik nam dokładnie przeczytała uchwałę. Czy mam czytać ponownie? Nie, czytaj. Kto jest za tym, żeby nie czytać? Proszę podnieść rękę. Dziękuję. Kto jest przeciwny? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Pozwolicie, że tytuł w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi Staraczewskiemu na realizację zadania inwestycyjnego. Projekt uchwały składa się z 5 paragrafów. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Kto jest za przyjęciem powyższej uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Proszę liczyć. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Uchwała została przyjęta. Bardzo dziękuję. Jaki wynik można? 12 do 2. 12 nie wstrzymało. Jedno zdanie do Pani Wandy. Pani Wando, zgodnie z tym, co żeśmy sobie powiedziały, chciałabym, żeby rzeczywiście, tak jak Pani mówi, żeby realizacja doszła do... Tak bym chciała. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę Panią Skarbnik o projekt uchwały wieloletniej. To odnosi.
Uchwała wieloletniej prognozy finansowej przedstawia się następująco, że nie zalega załącznik nr 1 do uchwały nr 170 z dnia 19 grudnia 2017 roku podnoszą wieloletnie prognozy finansowe zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy i uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. I tak jak już wczoraj mówiłam na komisji budżetowej, uchwała jest dotycząca wieloletniej prognozy finansowej, jest spójna z uchwałą zmieniającą budżet. Dokonuje się przede wszystkim wieloletniej prognozy finansowej w związku z wprowadzeniem wolnych środków w kwocie 1 105 700 zł, które miały wpływ na zmianę wyniku finansowego z kwoty 633 593 zł do kwoty 1 789 293 zł. Ponadto zaktualizowano planowane dochody ogółem oraz planowano wydatki ogółem. Dziękuję. Dziękuję. Otwieram dyskusję co do projektu wieloletniej prognozy. Nie widzę. Bardzo proszę pana przewodniczącego. No bo to się powtarzały tak. 3 za, 4 przeciw, wstrzymujący komisja. Dziękuję bardzo. Mam pytanie, czy ktoś w tej kwestii chciałby zabrać głos? Nie widzę. Następne pytanie, czy mam czytać projekt uchwały? Kto jest za tym, żeby nie czytać, proszę o podniesienie. Ogólnie wszystkie przegłosujmy, że w ogóle nie czytam. Ja czytam w ogóle. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pozwolicie, że uchwała Rady Gminy z dnia 10 kwietnia 2018 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy. Projekt składa się z trzech paragrafów. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Kto jest za przyjęciem powyższej uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto się wstrzymał? 12. Kto jest przeciwny? Nie widzę. Uchwała została przyjęta. Proszę, proszę o przedstawienie projektu uchwały Rady Gminy zmieniającej uchwałę budżetową. Uchwała w sprawie zmiany przedstawia się następująco. Zwiększy się dochody bieżące budżetu o kwotę 30 tysięcy złotych, przy czym zwiększy się również dochody majątkowe budżetu o kwotę 838 541 zł. Dochody po zmianach ogółem 34 082 250 zł. Dalej, wydatki. Zwiększa się wydatki bieżące budżetu o kwotę 30 tysięcy złotych, zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 1 458 000 złotych i zwiększa się wydatki majątkowe budżetu o kwotę 3 452 241 złotych. Przy czym wydatki budżetu ogółem to wartość 34 457 740 złotych. Zmienia się brzmienie paragrafu 3 uchwały budżetowej na rok 2018. Z dochodów budżetu stanowiących środki Unii Europejskiej w kwocie 1 413 803 zł spłaca się pożyczkę zaciągniętą w 2017 roku w kwocie 1 413 803 zł na wyprzedzające finansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie z przeznaczeniem na finansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą rozbudowa systemu wodno-kanalizacyjnego w gminie i wraz z budową przydomowych oczyszczalni ścieków. Różnica między dochodami budżetu pomniejszonymi o spłatę pożyczki w kwocie 1 413 803 zł, o której mowa w ustępie pierwszym, a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 1 289 293 zł, które zostanie pokryte przychodami pochodzącymi z tytułu kredytu w kwocie 100 000 zł, pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z budżetu pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 533 593 zł oraz wolnych środków w kwocie 1 155 700 zł. Przychody budżetu w wysokości 2 775 113 zł, rozchody w wysokości 2 399 623 zł. Zmianie ulega załącznik nr 6 do uchwały budżetowej na rok 2018 zgodnie z załącznikiem nr 4. Paragraf 5 wprowadza się zmiany w załączniku nr 7 do uchwały budżetowej na rok 2018 pod nazwą wydatki na zadania inwestycyjne na 2018 rok nieobjęte załącznikiem nr 2 wykaz przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej.
Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy i uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2018. Dziękuję bardzo. Mam pytanie do przewodniczącego komisji budżetowej. No takie same wyniki. 3 za, 4 przeciw. Otwieram dyskusję co do powyższej uchwały. Nie widzę. Pytanie do szanownych państwa radnych. Czy projekt uchwały mam czytać? Nie. Nie. A więc uchwała składa się następujących paragrafów. Rada Gminy Ijów z dnia 10 kwietnia zmieniające uchwałę budżetową Gminy Ijów na rok 2018. Jest tu paragrafów 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2018. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem powyższej uchwały, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciwny? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Dwie osoby. Dziękuję bardzo. Uchwała została przyjęta. Bardzo proszę o następny projekt uchwały w sprawie zmiany diet sobie. To było na górze, to po co to wystawić, że nikt nie dziękuję. Cisza. Przewodniczącego Rady Gminy Kłowie oraz sołtysów. Na paragrafie, pierwszym w uchwale nr 84 z dnia 31 marca 2016 roku w sprawie ustalenia wysokości diety dla radnych i przewodniczącego Rady Gminy w Iłowie oraz sołtysów otrzymuje brzmienie. Ustala się zryczałtowaną dietę miesięczną przysługującym sołtysom w wysokości 150 zł miesięcznie. Z tytułu pełnienia funkcji ustalona dieta przysługuje wszystkim sołtysom. Wypłata diety za dany miesiąc kalendarzowy następuje jednorazowo w terminie z dnia 10 następnego miesiąca. Wykonanie uchwały powierza się i uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia obowiązuje od 1 maja 2016 roku. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę o informację odnośnie. No tutaj był wynik tak, że wstrzymujący był tylko 1 głos i 7 za. Kto chciałby zabrać głos w powyższym projekcie? Proszę o głos, zaraz na pewno. Mam pytanie tylko takie, oczywiście są ty się będą zaproszeni na każdą sesję. Tak. To pozostaje bez zmian. Drugie pytanie, panie przewodniczący, proszę przypomnieć, że w swojej sprawie się nie głosuje. Jak to pani szukała? Mój, ta sprawa nie daje. Jak to jest moja sprawa? Przecież jak ja nie zagłosuję, tak się liczy i mam zgodnie ze statutem, ale też nie tak, ja nie zagłosuję za tym, no. Ale jak liczy się tylko ilość, szanowni państwo, napisane. Zwyczaj, zwyczaj nakazuje milczenie w tej kwestii i dlatego bardzo proszę o... Przepis w statucie nakazuje, jak to na tym przypomina. Dlatego... Jeszcze jedno pytanie, czy to nie będzie miało wpływu, że na przykład pewna część radnych... Panie, uważaj na kamerę. Nie, no podwójnie dostanie. Przysługuje wszystkim sołtysom. Ale to co mam nie głosować? No ale co, jak my nie zagłosujemy, no to... Głosujecie? To nie o to chodzi. Ale to nie dobrze. Ale liczy się ilość i tak głosujące. Szanowni państwo, nie ma potrzeby tutaj konfliktu. Wiadomo, sprawa, że wszyscy, jeśli uchwała przejdzie, to wszyscy otrzymają dietę. Wszyscy są też i to nie ma uchwały. Sprawa utrzymania się nie rodzi. Oprócz tego, że rozmawiamy o dietach, panie wójcie, bym chciała do pana
oprócz tego, że rozmawiamy o dietach, czy to radnych, czy to przewodniczącego i sołtysów, to jest jeszcze taki jeden zapis jak prowizja od podatku, o której tak naprawdę nie rozmawiamy tutaj na żadnym z posiedzeń, nie było tematu. Nie chcę słyszeć, że to są jakieś dane osobowe, bo mnie nie interesują osoby, a siedzimy wśród siebie, tylko sołectwa. Żeby uciąć plotką łeb, chciałabym się dowiedzieć, czy prawdą jest, że... nie, znaczy inaczej powiem. Chciałabym dowiedzieć się, jaką prowizję mają poszczególne procent na sołectwa. Każdy ma sołectwo według uchwały, która jest tam podjęta już. Czy Rada może się z tym zapoznać? Czy jest to problem, żeby Rada jeśli nie teraz, bo może zabieram czas, to może w wolnych wnioskach chciałabym, żeby Rada mogła się zapoznać. Dlaczego o tym mówię? Ja sądzę, że zróbmy to na następną sesję. Nie, panie przewodniczący, nie ma... Ale czy jest to problem odczytać tą uchwałę, pani Agnieszko? Nie ma. Słuchajcie, poczekajcie chwilę. Ja powiem, o co chodzi. Jest sens, panie wójcie, wszystko jest sensem w tym, o czym mówimy. Chodzą plotki, że sołectwa mniejsze mają mniejszą prowizję, a sołectwa większe mają większą prowizję. Więc jeśli... Kwotowo tak, procentowo. Ja nie mówię o co Boże, ludzie, proszę was. Chciałabym się zapoznać. Ale uchwałę przynieść, odczytać, dziękuję. Ale jaki jest... Chodzi mi o danym sołectwie, jaki procent ma od podatku. Dobrze. No. Wszędzie. Dziękuję bardzo. Ja sołectwo ma 10, 12, 10. Pochowuj się, wezwoliła. Proszę mnie, że takie proste rzeczy są Przygotuję na komisję budżetową, która najbliższa będzie tą uchwałę i się państwo... Ja wczoraj po komisji rozmawiałam, myślałam, że będzie to dziś przygotowane. Pani przewodnicząca? Nie, bo pani oczywiście wyszła, a ja jeszcze w wolnych wnioskach nie... To właśnie pani skarbnik, wydaje mi się, pani skarbnik, bo to chodzi o to, czy to zgodnie z ustawą jest realizowane. O to chodzi. Pozwolicie, że przedstawię projekt w sprawie zmiany uchwały dotyczącej ustalenia wysokości diet dla radnych i przewodniczącego Rady Gminy Gminy oraz sołtysów. I tu później projekt zakłada sołtysów. Projekt uchwały składa się z trzech paragrafów. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje od dnia 1 maja 2018. Kto z pani i z panów radnych jest za przyjęciem uchwały, proszę o podniesienie ręki. Głosuj. Pan wójt zarządził. Kto jest wszyscy? Kto jest przeciwny? Nie widzę. Kto się wstrzymał? To jest statut, proszę państwa. Ale jak w statucie jest zapisane, jakie jest zdanie? W swojej sprawie się nie głosuje. Ale to nie jest ich sprawa. Ale nie w pojedynczych sprawach głosuje. Jesteśmy radą i głosujemy. To są sprawy 40 sołtysów. Szanowni Państwo, bo czas nas pędzi, podjęcie uchwały w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów, pedagogicznych oraz doradców zawodowych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez gminę Miłów. Tu przedstawi nam pani Ania, kierownik działu Ale prosimy o uwagę. Projekt uchwały.
uchwalić stanie określenia tygodniowego obowiązkowego dnia rozwiązań pedagogów, psychologów, pedagogów, średnia pedagogów, pedagogów oraz doradców zawodowych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez gminę i na podstawie ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o karta nauczyciela, ustawy o finansowaniu zadań oświatowych. Rada gminy uchwala, co następuje: tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów, pedagogicznych oraz doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez gminę i określa się w wymiarze 22 godzin. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Iłów. Paragraf 3. Traci moc uchwała nr 116 z 2012 roku. Paragraf 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Paragraf 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2018 roku. W związku z tym, że ustawa o finansowaniu zadań oświatowych określiła, że wymiar ten nie może przekraczać 22 godzin, a my mieliśmy w poprzednim uchwale 26, musieliśmy przystąpić do podjęcia, do przygotowania takiej uchwały. I podjęcie tej uchwały przed dniem 1 września 2018 pozwoli dyrektorom szkół i przedszkoli, dla których gmina Iłów jest organem prowadzącym, na zabezpieczenie prawidłowej organizacji nauczania w roku szkolnym 2018-2019. Uchwała była omawiana na Komisji Oświaty i jednogłośnie ten wymiar został jakby przyjęty. Dobra, kto za? Proszę przewodniczącego Komisji Oświatowej o informację na temat. Przedstawiona była przed chwilą, że wszyscy na Komisji Oświatowej byli za przyjęciem. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Przedstawię projekt. W sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, pedagogicznych oraz doradców zawodowych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez gminę Iłów. Projekt składa się z 5 paragrafów. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2018. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem powyższej uchwały, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciwny? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Dziękuję bardzo. Pozwolicie państwo, że z tej wielkiej dyskusji, żeśmy wykluczyli pana wójta i w tej chwili prosimy o informację. To znaczy, proszę państwa, ja nie przygotowywałem jakiegoś, tylko chciałem poruszyć te sprawy, które poruszałem z państwem na komisjach poszczególnych. I proszę państwa, pierwsza sprawa to została praktycznie nazwiona, bo miałem tutaj sprawę ulicy Wytwórnia, droga Iłów-Giżyce. Oczywiście tu z tym mostem to miałem zawsze opcję jakiejś. Dla mnie to było tak, że powiat powinien we własnym zakresie. Skoro Rada uważacie tak, być może, bo może nie zrobią dalej, jeżeli tego mostu nie poprawimy. Jestem za, bo jeżeli nie zrobimy tego mostu, to nie ma szans starać się dalej o te środki. Natomiast patrząc z punktu widzenia, proszę państwa, co ja widzę z naszej strony, bo wiecie państwo, mamy złożone wnioski z Fogru na Henryków, tak, przewodniczący. Dobrze, że tam jest odcinek chyba 600 metrów, czy 530, czy 50, już nie pamiętam. Proszę państwa, złożyliśmy wniosek na Brzozów A, położenie na wierzchni i tutaj mamy Giżycki, które, jak wiecie, jak mówiłem, na 40 którym miejscu były, ale teraz prawdopodobnie poszło 20 coś wniosków, tak jak i powiat otrzymał, tak i otrzymały gminy. I może się stać, że my taką promesę możemy otrzymać, bo proszę państwa, z tego co mi wiadomo, a też często tam dzwonię, bo się dowiaduję, to część gmin i część powiatów
zrobiło za własne środki w ubiegłym roku te drogi, które były właśnie w planach. I to wylatuje, bo gdyby była ta droga zrobiona na przykład w kierunku Giżyca, powiaty niektóre mają pieniądze, to proszę Państwa, automatycznie by wyleciały. I tutaj dobrze jest jak jest, ja uważam, że powoli my te środki tutaj będziemy szukać, znajdziemy i dołożymy i do tego mostu i dołożymy do, proszę Państwa, do tej 4, bo to 4380 ten odcinek, to jest długi odcinek, to jest naprawdę, tam zostanie 1000, może 400 metrów tylko do wykonania. Gdyby przynajmniej ten Załusków miał 1500 metrów w kierunku od Strzeli, bo taka była sugestia, ale po prostu nie przeszło to, to proszę Państwa, już byśmy mieli dość ładnie te drogi tu podciągnięte. Jeżeli chodzi o podania, które powpływały tutaj do mnie i omawiałem na poszczególnych komisjach, jest to podanie proboszcza parafii w Giżycach, utwardzenie placu przy kościele. Ksiądz proboszcz Rafał Banasiak wystąpił z takim pismem, który mówi, że znalazł wykonawcę na położenie, przykrycie tego skwerku kamieni, bo my tam dowioziliśmy tych kamieni, to co się okazuje? W lato się kurzy, w zimę i na wiosnę przy roztopach, no sobie panie brudzą sobie mocno buty, szczególnie ciemne. No taką mam informację, no być może. Ja wcale nie mówię, że nie, bo u nas w Rzeczku jest podobna sytuacja. To jest takie mleko się robi. One strasznie na czarnych tych butach. No i proszę Państwa, tam nawet proboszcz znalazł wykonawcę, przekazał mi taki kosztorysik na brudno. Tutaj przewodniczący mi przyniósł ten kosztorysik. Jest to jakaś firma grudziąca, która no, tutaj była chyba, czy wizytowała, czy jakiś pan był, coś potrzebował. Doszli do porozumienia, że 16 600 netto, czyli to by było 20 000 przykrycie takiego placyku. I proszę Państwa, ja Wysoką Radę bym prosił. Ja nie wiem, ale nie odrzepujmy też od tego, zobaczymy, może to będzie październik, listopad, grudzień, a może to będzie, proszę Państwa, jeszcze się uda nam zrobić wcześniej. Ja nie twierdzę, że nie należałoby. Jest, od razu by tam nawierzchnię poprawił, tam się pobocza łamią i proszę Państwa, mógłby ten zalać. I to jest moja taka sugestia. Ja to odpowiedź taką dam, chyba że Państwo widzicie inaczej, to proszę o zabranie głosu, jak skończę tutaj o tej sprawie. Następna sprawa, szkoła podstawowa w Kapturach, a tak naprawdę to społeczeństwo tamtejszej szkoły wystąpiła z pismem, było takie spotkanie w szkole w Kapturach, na, nie wiem, wniosek chyba pana sołtysów, państwa sołtysów, wiem, że byli zaproszeni radni, czyli pani Ala i pani Ania, mogą coś tu więcej powiedzieć i tutaj, proszę Państwa, jest sugestia, żeby rozpocząć przygotowania budowy sali na podstawie tych fundamentów, które obecnie istnieją. Proszę Państwa, ja mam nadzieję, że na pewno potrzeba taka będzie. Nie twierdzę, że nie. Czy na tych fundamentach to trzeba zrobić ekspertyzę? Mało tego, proszę Państwa, trzeba rozpocząć od mapek do celów projektowych. Ja pani dyrektor powiedziałem, od mapy do celów projektowych i zrobić społeczność ma zbierać pieniądze. Jakiś tam komitet powstał, mają zbierać pieniądze. Oczywiście, jeżeli zbierają jakieś pieniędzy, to możemy tą procedurę powolutku rozpocząć. Na pewno taka potrzeba jest. To jest nieduża salka tam, ale też w granicach, proszę Państwa, na pewno taki kosztorys to nie mniej wyjdzie jak na Ładach remiza, czyli około 350, a może jeszcze teraz drożej wychodzi to 400 tysięcy. Jeżeli to ma być zgodne z jakimiś parametrami, no to ona tam chyba nie zda parametrów, bo ani do piłki koszykowej, ani do siatkowej, no trzeba by to przemyśleć jakoś, żeby to było, to żeby nie była taka większa sala, jak która jest tutaj już na dole. Proszę Państwa, w Kapturach, jak zwróciłem pani dyrektor i tam często jestem w szkole, bo jest bardzo dużo inicjatyw społecznych i dużo inicjatyw takich typu jak Liga Ochrony Przyrody,
spotkania z jednej gminy przyjeżdżają, zwróciłem uwagę, że trzeba drzwi powymieniać i to w pierwszej kolejności. Jest tu pani księgowa, pani Ania może powiedzieć, brakuje nam tam środków na tak zwanych inwestycyjnych na dzień dzisiejszy. Jak wiecie wszyscy państwo, subwencja to wystarcza nam tylko na płace, a nawet jeszcze brakuje. Tak szczerze mówiąc, to dokładamy do oświaty około, pani Aniu, ale to wyliczymy, kiedy państwu dokładnie przekażemy, bo nie chcę tutaj strzelać, ale jest to duże sumy są. Gdyby te sumy mielibyśmy w budżecie na drogi, to proszę państwa, ho, 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 ho. A teraz przy likwidacji gimnazjów jeszcze otrzymamy dużo mniejszą subwencję, bo jedna klasa nam ubywa, mało tego, to no, odejdzie nam za dwa lata, czy tam za rok, za dwa lata odejdzie nam dowóz, może, bo też nie wiadomo, na jakich zasadach on będzie funkcjonował. I proszę państwa, następne podanie, które wpłynęło, OSP Brzozów, dofinansowanie z zakupu materiałów budowlanych pod potrzeby budowy garażu. Ja powiedziałem prezesowi Kaliciakowi, że on ma rozpocząć od dokumentacji. Bo bez dokumentacji nie można takich rzeczy robić, bo tak zrobione było w Giżycach, to mieliśmy teraz bardzo dużo kłopotów. Dobrze, żeśmy to na wniosek tu przewodniczącego zinwentaryzowali. Uzyskaliśmy pozwolenia wszystkie i mamy dokumentację jakąś, która pozwoli, że mamy dokumenty na te budynki. A tak do tej pory to było to wszystko w takich powijakach. Taka sama, podobna sytuacja była i w innych jednostkach, proszę państwa, ale to już było po wykonane i porobione. I mam nadzieję, że tutaj Kalsiak zrozumiał. Natomiast pozyskiwanie samochodów i tak zwanego sprzętu poza konsultacją z gminą, to ja za to go neguję i powiedziałem, że prezes, nie można takich rzeczy robić, a jeżeli nie, to będziesz trzymał na razie w stodole, jak kiedyś trzymałeś, czy tam w garażu, ja nie mówię w stodole, bo tam już teraz stodół to nie ma, to są garaże i będziesz na razie to trzymał, jak my trzymamy też niektóre no, ja to mówię, łodzie, bo to chodzi przeważnie o łodzie, bo Brzozów dwie łodzie, postarał się o dwie łodzie i jeszcze samochód z policji, który wymaga też remontu. Proszę państwa, to nie ma tak, że coś bez remontu. Te Fordy, które postaraliśmy się z policji, chwała Bogu, panu komendantowi powiatowemu Państwowej Straży, że pomógł załatwić, ale proszę państwa, do nich trzeba było sporo dołożyć. Żeśmy wyremontowali i te pojazdy będą służyć jeszcze przez ładnych parę lat, ale to są pojazdy też 12-15-letnie. Także to nie są nowe. Tu to samo jest i z łódką, mało czego stają samochód już tam. Akumulatora brakuje, już remont trzeba jakiś tam robić, to jest samochód wycofany z policji. Co z tego, że on wizualnie jest w miarę, ale policja to wszystko wymaga. No nie wiem, czy sam sobie poradzi, bo jak powiedziałem, załatwiasz, to będziesz remontował, bo bez konsultacji, jeżeli się coś pozyskuje, to proszę państwa, ja uważam, że trochę nie jest tak, ale druh prezes, czy druh Leszek, on ma takie, on lubi to. Ja go za to neguję, a z drugiej strony go chwalę, że po prostu no, dba, żeby ta jednostka miała i czy to było na dole, czy to teraz jest w tym w Brzozowie, to samo, tylko żeby czasami się nie ochwalić tym nadmiarem tego wszystkiego. Bo proszę państwa, mieć piękne pojazdy, to tak jak i teraz w Jułowie, to trzeba o wszystko zadbać, to trzeba ubezpieczyć, to trzeba mieć nad tym konserwację. I proszę państwa, nie wiem, tu trudno będzie nam wygospodarować jakieś większe środki, jakieś mniejsze, to coś tam znajdziemy, bo mamy... O, panie skarbnik, tu już mi płacę za nawet mniejszych, nie? Bo już mi... No bo tak, bo i tu i tu. No to proszę państwa, musimy tu trzymać się i tu nie będzie, po prostu straszę ukrócimy, ze względu na to, że w ubiegłym roku wydaliśmy bardzo duże pieniądze na straży. I proszę państwa, następne czwarte pismo mieszkańcy Antosina i okolic. Ale posłuchajcie, mieszkańcy Antosina i okolic, tam jest odcinek drogi koło cmentarza w kierunku Antosina 350 metrów. Oni myślą, że to jest odcinek nie wiem, 700 czy 600, bo oni tak tłumaczą. Nieprawda, tam my mamy tylko 350, a to, że Głuchowski by
kłótniową 600 metrów, to proszę Państwa nie znaczy, że to jest nasze. To on tylko zrobił tak, bo zrobił, bo się albo pomylił, tak mi to powiedziano, ewentualnie miał jakiś tam z tym ten. My zapłaciliśmy za 350 metrów tylko. Za pomyłkę nie należało płacić. Nie wiem, proszę Państwa, to nie ja. My zapłaciliśmy za 350 czy tam 380 metrów. Tyle tej drogi mamy. A Antosin życzyłby sobie, żeby asfalt tam zrobić. No, na te 350 metrów może w przyszłości odpowiemy tak, że być może ta droga wejdzie do planu. Teraz Państwa informuję, że drogi po weryfikacji tej komisji, już mówiłem, wspominałem, przeszły tylko dwie drogi na 6 dróg zgłoszonych. Przeszły dwie drogi, czyli droga na stole od Seferynowa do Pani Mikołajczyk, całe na stole dookoła. Zakwalifikowane zostało i mamy na to już protokół, mogę pokazać, jest on do wglądu. I mamy drogę, która jest od pensjonatu, od szkoły byłej w Ładach do pani Stubeckiej i do pana Chmieleckiego. O, takie te dwa kierunki, ale nie dano, bo tam było wytłuczniowane. Jest to naprawdę odcinek bardzo ciekawy. Ja też obawiam się, że mam nadzieję, że w tym roku otrzymamy promes na to, bo jeszcze jest i strażacka, i są giżyczki. Giżyczki liczę, że tak, na rząd. Proszę Państwa, na zakończenie. Oże, chciałem Państwu powiedzieć, że po dzisiejszych tutaj Państwu dziękuję jeszcze za to, że podjęliście tę uchwałę odnośnie ich wyzwolenia, nie będzie tu kłótni. Damy sobie jakoś, będziemy starali się sobie jak najszybciej to zdjąć i poradzić. Pani skarbnik tu już mi bo to wiecie, to nie jest wcale takie proste. Ja wiem, gdybyśmy mieli i tak żeśmy zaoszczędzili, przepraszam, włożyliśmy na konto, Panie Andrzeju, tą, co było na te, dołożyliśmy nie 200, bo ktoś mi powiedział, że powinno być 200, ale 200, no a byłoby, ale byłoby 600, byłoby 700, byłoby 800, tylko nie byłoby wyzwolenia i nie byłoby tych jeszcze środków, które... Wyzwolenia jest, jak jest, tak jest. No właśnie mówię. Ale jak nie ma, tak nie ma. No. Bo wyzwolenia ci jest w gorszym stanie, ci w lepszym, ale jest. No dobre powiedzenie. I proszę Państwa, o tym orze Państwa poinformuję, że tak, jesteśmy już na etapie tak zwanych końcowych uzgodnień z gminą Słubice. Na wszystkich budynkach użyteczności publicznej praktycznie będziemy to montować. Ja się też tego boję. Wiecie, to jest tak duży program. Jest to program, który pano... Mój Boże, tam. Wiecie, to tak się tylko pięknie z boku wydaje, że Państwo, bo Państwo przyjdziecie na sesję, przyjdziecie na komisjach, no będziecie nas tego. My musimy tego wszystkiego dopilnować. Mało tego, gmina Słubice ma mniej tego zadania, natomiast proszę Państwa, my musimy też myśleć, jak ściągnąć pieniądze teraz od ludzi, od mieszkańców, Łady. I tu mamy spotkania, będziemy mieli spotkania regularnie, chyba 4 czy 5 spotkań mamy już wpisanych z mieszkańcami. Ustaliliśmy, że do końca maja będzie pierwsza rada i tu już będziemy zakładać, bo od razu wchodzimy najpierw z fotowoltaiką i mam nadzieję, że ona będzie wykonana do początku sierpnia, do może koniec lipca już będzie wykonane, te instalacje będą, bo firma jest przygotowana. Proszę Państwa, pompy ciepła, jest to trochę dylemat i problem, bo tam będą tak zwane pozwolenia na budowę potrzebne. Myśmy to przedłużali, wiecie dlaczego? Dlatego, że staraliśmy się, żeby nam zmieniła mazowiecka jednostka dofinansowanie na 80%. I udało nam się. Wywalczyliśmy, mamy to na piśmie. Walczyliśmy o VAT. Proszę Państwa, Pani skarbnik tu może powiedzieć, ile było zabiegów robionych, żebyśmy z tym VAT-em, bo ten VAT teraz gmina płaci. VAT już nie płaci firma, tylko gmina będzie płacić. No. To jest takie uszczelnienie VAT-u. My VAT-u sobie nie odliczymy, musimy ten VAT zapłacić. Jeszcze nie wiemy, bo wiecie, ten VAT jest taki dziwny, bo dlatego, że podobno to, co na zewnątrz, to wszystko na 23% będzie szło. A to, co wewnątrz i na dachu, nie na budynkach,
na budynkach mieszkalnych, to po prostu zapłacimy, zapłacą mieszkańcy za to 8%. I to jest bardziej korzystne, no bo 8% a 23% to jest wielka różnica. Ale mam nadzieję, że się z tym uporamy. Wszystkie nasze szkoły, wszystkie budynki użyteczności publicznej będą miały ten prąd, ja nie mówię darmowy, bo darmowy. To też kosztuje, bo konserwacja będzie kosztować, coś tam będzie, ale proszę Państwa, na pewno koszty po 4 latach, po 3 latach funkcjonowania fotowoltaiki i pomp ciepła, proszę Państwa, koszty utrzymania tych budynków obniżą się o 80%. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Otwieram punkt 9, sprawy różne. Proszę o głos. Wczoraj na spotkaniu u księdza Rafała odnośnie tego pisma, które wystosował do wójta, prosił, żeby rozdać wszystkim radnym obrazki Matki Boskiej słuchającej. Ja mam wczoraj nie było. Ja jestem za tym, żeby ten kawałek ksiądz Grobosz wziął po 2 razy. Tak, tak jest. I miałby wtedy. Tak. A tam rzuta jest parafialnie inwestycyjna. Ale chyba też taka uwaga, tylko że to jest gmina. Ale gmina może wam przekazać, robię taki prąd. Ja nawet podtrzymuję to swoje stwierdzenie. To jest dobry prąd. Uważam, że parafia ten kawałek. To nie przekazać jest to w ogóle w parafii, ten grosz? Nie są jakieś to mocy wartościowe. No tak, parafia jest finansowa. No trzy inwestycje, prawda? Albo proszę, ale wujcie, można odpowiedzieć, żeby nie przychodzimy w czarnych butach, tylko w białych. O, do kościoła. Albo szary, żeby nie usiadł. Albo posaka i tam nogi przyjedzone podzie umyć. Nie, przed każdą muszą skropić. Tak. Ale proszę Państwa, no żarty żartamy, ale... Słuchajcie, no dobrze by było te kaptury ruszyć i ja też tak uważam, jak mówię, od dokumentacji jaka trzeba tam zacząć, bo na pewno wiesz, nie uznają, no wiesz jaki nadwór, ale te fundamenty trzeba, ale wiecie, jak te miary nie pasują, to no, rozić już fundamentu kawałek nowego. Nie wiem, no nie wiemy jak. To jest jak na schron zrobiony. Ile lat ten fundament ma? Ja go pamiętam. Uspokój się. 70 lat. Proszę bardzo. Myśmy przegłosowali protokół i wrócimy do... To są 2 protokoły. Właśnie 2 protokoły. Są uwagi. To znaczy tak. Do tego jest. Natomiast pani Asiu, zostawiła pani te moje znaki zapytania. Tak, zostawiłam, dlatego że nie miałam pewności co do tego głosowania. Nagranie mam panią, żeby nie krzyknęła, bo nie taki wynik, jak tam wpisałam. Znaczy akurat to nie ja mówiłam, że taki wynik, bo ale wszystko jedno. W każdym razie jest w protokole z 22 marca pewien problem, ponieważ protokół nie przeszedł, jak państwo pamiętacie. Natomiast... Ale nie przeszedł protokół z 27, 22. Tak, to dokładnie tak, ale protokół z 22, głosujemy protokół z 27, prawda? Zgadza się. Powinno być, że nie przeszedł. Tak, i powinno być, że nie przeszedł, natomiast tu mamy taką sytuację, że za 5, przeciw 4, wstrzymało się 5. I pan, natomiast według nas było na odwrót, 4 za, przeciw 5, wstrzymało się 5. I to jest po prostu do zmiany, ale to więcej. Co wpisze to? Szanowni Państwo, głosujemy protokoły po naniesieniu zmianek do protokołu. Kto jest za przyjęciem protokołu? Proszę o podniesienie. To znaczy ja wstrzymuję się. Ja też, bo mnie nie było. Bardzo dobrze. A wy w następnym zdaniu. To najpierw 27 lutego. 27 załóżmy. Dziękuję. Kto jest przeciwny? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie. I następny protokół. Kto jest za przyjęciem protokołu? Proszę podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest tam są jeszcze przeciwny? Nie widzę. Kto się wstrzymał?
nie liczę. Pozwolicie, że prosiła o głos tu radna Alicja. Bardzo proszę. Ja mam pytanie do pana wójta. Co zamierza pan zrobić z drogą w Emilianowie? Wiem, co się stało, bo tam jest stopa i widzi pan z komisją ostatnio. Samo wie też szum, że komisja myśli, że komisja dotyczyła tej drogi akurat konkretnie. Już różne wersje słyszałam, więc chcę, żeby pan na forum przerady powiedział, jakie są w ogóle plany i zamierzenia tej drogi. Kolejna rzecz to pan Wychowski nie może się pomylić, jeśli chodzi o drogę przy Kaplicy w Kapturę. A to jest żart. Jak już się myli. Tak. To żart. Aczkolwiek czy jest taka możliwość, żeby choćby wykluzować tą drogę do tych kaptur południowych. Mam na myśli właśnie tą drogę choćby przy Kaplicy. Aczkolwiek wiadomo, że jeszcze jest skończona ta droga w kapturach tych, które łączą się z Przeliwami. No ciekawa jestem, co pan mi wypowie. Bo klocki są niesamowite i różne takie rzeczy poszły w eter. Ja wiem, że mam mnóstwo informacji od ludzi, telefonów i jestem mocno zatrzymywana. Wiadomo dlaczego. Droga jest niesamowicie zniszczona. Ostatnio było takie zdarzenie, że był wypadek w Karłowie i cały ruch był puszczony przez Emilianów. Część osób musiała się wycofać, bo powstał korek na zakrętach. Było to niesamowicie w ogóle i widowiskowe, ale i niebezpieczne. No nie wiem, czekam na odpowiedź. Dobrze, odpowiem. Bardzo proszę, kto chciałby prosić o głos? Do pana wójta, w sumie do władz gminy, bo paręnaście osób prosiło, żeby to poruszyć. Chodzi o Urząd Gminy i Bibliotekę, o zapach papierosów. Jak w Urzędzie Gminy, no szczuć to jak diabli, ludzie mówią. W ubikacjach, no i na korytarzu, no to gmina też można powiedzieć ubiedny, no ale w bibliotece, gdzie są jakieś księgozbiory, są zajęcia dodatkowe, zwłaszcza osoby z tych zajęć dodatkowych mówią, że jak się wchodzi, bardzo, bardzo czuć, a budynek był odnawiany niedawno, a jak wiemy, dym tytoniowy ciężko jest wytępić, więc... Jedna osoba. Znaczy nie wiem, czy jedna, czy dwie, czy trzy, czy wszyscy, no ale no to jest budynek użyteczności publicznej, co ogólnie jest zakaz palenia, prawda? Można kupić kabinę, wyznaczyć. Ja nie mam nic przeciwko palącym, niech sobie palą, ale nie tam, nie w miejscach publicznych, gdzie to jest jeden i drugi budynek po prostu. Tak to by wyglądało. Czy ktoś prosi o głos? Panie wójcie, ja mam pytanie takie od mieszkańców. Kiedy będą wszystkie lampy w miejscowości Krzyżyk, a kiedy będą podłączone, bo w połowie jest... No właśnie. Dobrze, to dalej. Drogowskazy to też jest pan Przemek, zapewne. I następna rzecz, zakończenie drogi w miejscowości. Nie, już też będę ja. W miejscowości Krzyżyk, panie wójcie. Tak, pół drogi jest zrobione tą szlachą i to jest wszystko świetnie. Dalej nam ta droga troszeczkę się teraz przyprawa. I pytanie właśnie, kiedy to będzie. Czy planuje pan na bieżącym czasie do kończenia? Patrzyłem na Burzenkę. To żyjesz w tych lat, to zobaczysz te. Prosiła o głos pani Gieras, tak? Tak, tak. Bardzo proszę. Ja panie wójcie tu przypominam się z drogą między Lasowską a Przejmą. Taka droga, rozmawialiśmy o niej. Teraz już się poprawiły warunki, jest troszeczkę lepiej, to żeby pan może pomogła po prostu na sypie. A może po prostu gmina, żeby tam coś podsypać, coś porównać. Dziękuję. To ja wracam do ktoś z państwa chciałby jeszcze zabrać głos? Ja to ja pytam tylko jeszcze pana. Ja może tak w sprawie tych dróg gminnych. Proszę państwa, bo jeżdżąc niektórymi sami widzę, że są zrobione, a jeszcze nas czekają do zrobienia, to tak jak u Bożenki czeka droga do zrobienia. I taka jest prośba do mieszkańców, może tam się właśnie inwestować, albo coś poprawiać, bo na Świętomierzowie nie ma rozwoju rozjeżdżone, że asfalt się zmienił pobocza i asfalt zabrał się niżej niż pola. Jaki sens tam pobrać, jak będzie rozwój?
kto może powoduje złą kiszyczkę? Na kiszyczkę. Ładnie ktoś wykopał od kiszyczek tu do asfaltu, bo tu jest teraz piękny ruch przy asfalcie, ale z kiszyczek jest piękny szlak. I przy wsi, to rzadko ja popatrzę, i przy wsi, i od wsi, to tylko, bo tutaj jest uwaga, że tu jest ktoś wykopał do asfaltu. Tu jest upadny zrobiony, jaki jest, a nie jest. Jakby sam go przedłużył od waszej krzyża, od waszej wsi, i po wsi, to tej jednej stronie, bo jakby jakiś asfalt zrobiony, to byście mieli. Tylko te, to tak, to szkoda, że jest zrobiony, jak nie jest okupany uwagi, jak to widziany. Tam jest, to takie jezioro zrobione, że... asfalt. I tam jest to wjeżdżone i faktycznie przejechać jest ciężko. Ja tam jechałem akurat po takich deszczach, to jest fatalnie, ale nie ma. Trzeba było jechać przed i także to była taka prośba, że jak gdzieś chodzimy inwestycją, to trochę zobowiązać tych mieszkańców, żeby jakieś te rowy zrobić po jednej stronie, żeby ta woda mogła gdzieś odpływać, jeżeli jest taka możliwość. Dziękuję bardzo. Mogę zadać pytanie panu sekretarzowi. Czy ktoś jeszcze do pana wójta? Nie widzę, zamykam. Prosi o głos pani Bernard. Tak, pan sekretarz. Dwa pytania o krzyż. Kiedy oświetlenie. Dokładnie. Bo one są, ale one nie działają. A kiedy dobra. Będzie reszta? Znaczy tak, tam... ja rozmawiałem wczoraj z panem Wasiakiem, już jest zlecone, bo to jest, drodzy państwo, tak. Nie, dobrze. Energa oświetlenie wiesza lampy, albo inaczej, ona nie wiesza, tylko ona organizuje przetarg na powieszenie. Ma podwykonawcę. Przyjeżdża wykonawca. To jest jeszcze inaczej. Energa oświetlenie daje materiał, a podwykonawca wiesza, czyli że oni tylko tą robociznę zlecają przetargu. Tam są stany założone, zdaje się, nie 6. Jeszcze ma jedna być dowieszona, bo tam prosili, żeby jeszcze jedna była dowieszona i ona będzie dowieszona. Ale to tylko jest wtedy odcinek od początku. No to znaczy, że skończy ten odcinek właśnie przy drodze powiatowej. Teraz, jeżeli chodzi o gminę, jest wszystko załatwione, jeżeli chodzi o energię, oświetlenie, jest wszystko załatwione. Energa. Obrót, czyli ci, którzy biorą pieniądze za energię elektryczną, muszą założyć liśnik. I teraz czekamy na ten liśnik, że jak założy energia obrót, jak założy, jeszcze jest energia operator, właściciel sieci, no ale to już nieważne. Jak energia obrót założy licznik, to wtedy po prostu zaświeci. Tak, ale cały czas jest problem z tym, że te lampy wszystkie zostały rozmieszczone od numer 1 do drogi na Lasotkę, a pozostaje odcinek od drogi na Lasotkę do pana Ambrożaka. Pamiętamy o tym. Plus jeszcze plus tam do państwa, tak, do ta tak zwana gruntowa. To jest, drodzy państwo, tak, no my staramy się, to już zostało zinwentaryzowane, zresztą pani wie, i jest to czeka jakby na kolejce, pojawią się jakieś pieniądze w budżecie, no to my tak zlecamy sukcesywnie. Teraz zleciliśmy 32 sztuki, no, został powieszony to, co zostało powieszone na Krzyżyku, został powieszony Brzozów Nowy, zostało powieszone chyba dwie sztuki na Budach Piłowskich, zostały powieszone na Przeliwach, jeszcze nie wiszą, ale mają być powieszone w drogi powiatowej, zostały powieszone w Giżycach. No i tak sukcesywnie staramy się to rozwijać, to oświetlenie. Są też pieczyska. Tam jest parę lamp na Kilówce. Tak, uważam, że brakuje na Kilówce górnej szczególnie. Mógłby się pan tam przejechać. Aha, ale na Wielce Górnej to w ogóle nie ma, bo jest tylko jedna przy skrzyżowaniu. Tak, przy skrzyżowaniu. Na skrzyżowaniu. Ale i co do na Wielce nie ma w ogóle. No, bo ja tylko jest na Dolnej, przy powiatowej. Ale ja tutaj wnioskuję o Wielkę, upominam, więc nie wiem, czy pytam, czy jesteśmy na liście, czy nie? Jesteście na liście, ja mam te podania, tam jest jeszcze na liście Brzozów A, Piskorzec następny, tylko no to jak państwo wiecie, no zresztą rozmawiacie o pieniądzach cały czas, jak coś się pojawią, jakieś pieniążki, no to, że tak powiem, próbuję je tam ugryźć, jeżeli chodzi o te oświetlenie. No i ono jest tak, no wszystkiego na raz się nie da zrobić, bo jakby wszystko na raz, no to trzeba by 200 zlecić i 200 lamp powiesić. W tym roku zostało powieszonych już około 50.
Znaczy nie, zostali powieszonych, bo powiem, zostały powieszone 32, a jeszcze z 18 muszą dowieść. I to jest odpowiedź, jeżeli chodzi o krzyżyk. Że będziemy to dalej rozwijali. No ale w tej chwili to jest 1/3. No jest jedna trzecia. I drugie pytanie. Słucham? No i ta jedna też jest zlecona. To co żeśmy z panem Wasiakiem jeździli i tam żeśmy... To jest to ogarnięte. Też. Drugie pytanie o drogowskaz, bo dlaczego Waśleskiego postawiony został przepięknie. Nie tylko, zjeździłem gminę, jest w kilku miejscach. Drogowskazów jest, też dużo. Nie ma dużo na przeróbku. Pytanie jest, pytanie jest u mnie konkretnie. Stegno, krzyżyk, Skorzec. I Skorzec, tak. Ledowe. Ale odpowiedź jest taka sama. Drodzy Państwo, te rozrachowanie bierzemy z środków drogowych. Czyli to są pieniążki z dróg. Ale sukcesywnie będziemy dokładać. Teraz zleciłem jeszcze Brzozówek właśnie i zleciłem na linii kodu. Natomiast pani Stanisław do mnie przychodzi, mówi sekretarzu, na razie nie zlecam, bo ja nie mam pieniędzy. No ja nie zlecam. No dobrze, ale jeżeli coś się robi, to się robi po kolei, prawda? I na przykład, jeżeli jest w kolei Waśleckiego, to kupmy najpierw przy jednej drodze powiatowej, później zróbmy przy jakiejś innej drodze, a nie Drodzy Państwo, to nie numery posesji, tylko ulice. Mamy spotkanie w tej sprawie i niech mieszkańcy się wypowiedzą, czy chcą płacić za wymianę dokumentów, jeżeli chodzi o dowody rejestracyjne i prawo jazdy, czy nie chcą płacić i zostawiamy tutaj jak teraz, bo odpowiedź starostwa, przecież jest pytanie, jest odpowiedź starostwa, że nie zwolni mieszkańców z opłat, bo no jeżeli by musiało zwolnić w Brzozowie Starym, to musiałoby zwalniać w całym powiecie. No i też trzeba to zrozumieć. No i więc teraz niech się mieszkańcy wypowiedzą, czy chcą płacić, czy nie. Jeżeli chcą płacić, to przecież to jest wszystko przygotowane. Łącznie z nazwami. No tylko może mogą być jakieś korekty, czy to ma być Płocka tu, czy ma być Płocka tam, czy to ma być... Trzeba by to no dokładnie. No więc ja to uważam, że tutaj, w tą stronę iść, bo na początku kadencji była o tym mowa, że miały być ulice w Brzozowie. Tak jest. Natomiast... I to zostało tak... I zostało tak, jak zostało. Jest spotkanie o godzinie 18, zdaje się, w piątek, w OSP. Niech się mieszkańcy Brzozowa, czyli ci, którzy faktycznie muszą za to zapłacić, niech się wypowiedzą. Ja nie będę decydował. Nie będzie decydował. Oczywiście, że tak. Dziękuję bardzo. Proszę o głos. Ja chciałbym jeszcze powiedzieć do tego oświetlenia. Proszę Państwa, pamiętacie Państwo, jak podejmowaliście, może nie, poprzednia kadencja Rady podejmowała decyzję odnośnie oświetlenia. To podjęliśmy decyzję, że mają być tylko skrzyżowania i tak zwane miejsca niebezpieczne, zakręty. A teraz, proszę Państwa, już tak żeśmy się roz tego, że teraz nie może sobie dać rady, już żeśmy się tak roztwonili, że no po prostu wszędzie. Czy my chcemy budować drogi, czy płacić za prąd? Prąd podrożeje, na przyszły rok mówią mi wszyscy, że pójdzie o 30%, szczególnie tutaj jeszcze oświetlenie uliczne. Szczególnie, proszę Państwa, bo z wójtami mamy spotkanie i się okazuje, że prąd jeszcze podrożeje, oświetlenie zdrożeje. Czy będziemy płacić 1 000 000 zł za oświetlenie, czy budować drogi? To ja Państwu tylko to przypominam, bo mówiliśmy tylko miejsca niebezpieczne. A teraz każda wieś, wszyscy, aby tylko daj Boże, żeby nawet w polu przychodzi facet i mówi, tam by się przydało, bo tam mam pustostan jakiś stoi. No proszę Państwa, dajmy sobie na luz, bo inne gminy już powyłączały prąd przy drogach. Wierzcie mi Państwo. I zobaczycie, że będzie, ja już mówiłem tu koledze sekretarzowi, że na lato może wyłączyć ten prąd. Spokojnie, drodzy Państwo, bo... To kosztuje też. Zostanie tylko Brzozów i u Wigierzyca, a resztę wyłączy. Natomiast... A co z zakrętami? Nie wiem. Ale pan wójt zostawił wioskę na Piszańską, gdzie ma 8 zakrętów na jednej drodze. I jak pan wójt teraz podchodzi do tylko na zakręta. Ustawy, na rady. Proszę Państwa, dalej, tu już
akurat radna koleżanka Alicja odnośnie Emilianowa i tych kaptur. Proszę Państwa, ja jechałem tam koło kaplicy, jest tragedia, jeżeli było mokro. Teraz ona jest strasznie zadolona, ta droga. Ją by należało wywieźć. Proszę Państwa, skąd mamy wywieźć, jeżeli my nie mamy teraz środków? Mamy tylko ten materiał, który tutaj mamy. Mało tego, mamy jeszcze niezapłacone panu Oryńskiemu, gdzie przywiózł nam leszu, bo żeśmy się ratowali całą zimę, żeby ludzie mogli wyjeżdżać. Kupiliśmy, proszę Państwa, włócznia tego mielonego, tego grubszego i tego drobnego od Tomka, wzięliśmy od Tomka co budki i proszę Państwa, żeśmy się tym ratowali. Na dzień dzisiejszy nie jest źle. Ja jechałem w piątek, objechałem, jechałem i u was po drodze, gdzie też już parę dziur się zrobiło w tym asfalcie, bo wiecie, ten łata na łacie i dziura w łacie, ja to tak nazywam. Łatali, przyszło o te mokro, zaczęło znowu wyskakiwać. Ale jest i tak, nie jest tak jeszcze źle, natomiast ta droga jest cała do przebudowy. Kochani, nie czarujmy, tak jak Brzozów A się rozsypał teraz po tych mokradlach, to Emilianów jest to samo i trzeba się starać teraz o możliwość pozyskania jakiegoś złożenia wniosku. Może się pojawi jakiś, ale znowu udział własny, bo ona nie przejdzie z tych powodziowych. Nie przejdzie ze względu na tego, że gdyby nawet było i mokro, to oni na te drogi tak zwane asfaltowe nie chcą dawać na odnowienia, tylko na tak zwane giebłoto jest. No taka jest na budowę nowa. I proszę Państwa, tutaj na pewno odpowiadam, będziemy poprawiać kaptury i tam, bo tu już mi wypał, bo teraz ten ładowacz mu tam coś nawalił. Mamy jeszcze 8 chyba czy 7 tych dużych samochodów, tutaj patrzę tego tłuszcza, to wszystko to rozwieziemy. Mamy jeszcze żwir wozić, na Załusków mamy zawieźć, na Emilianów tam do tej pani Frankowskiej, tam podobno też jest, bo na nowo po tym jest, ale to będziemy tu żwiru, zwier, który mamy od Mirka Kamińskiego, będziemy to wozić. Proszę Państwa, jeżeli chodzi, tu kolega przewodniczący Komisji Rewizyjnej ma rację. Ja byłem, ja już też zwracam uwagę, szczególnie w bibliotece, bo w urzędzie gminy, ja tak uważam, kolego Przemku, kolego radny, nie czuję tutaj, bo ja wiem, kto nawet pali, to uważają panowie, pani już teraz nie mamy, bo kiedyś były panie, które paliły, teraz praktycznie już nie mamy i to tak jest. Natomiast w bibliotece jest. Oczywiście ja byłem, zwracałem uwagę i będę zwracał. Dziękuję za to, bo proszę Państwa, na pewno wewnątrz nie można palić. I masz rację, uważam, że powinno się albo na dworzu, ewentualnie gdzieś tam w kibelku. I to przypominam tu swoim. Ja nikogo nie spotkałem teraz właśnie z moich tu pracowników, żeby gdzieś w pomieszczeniu czy na korytarzu ktoś zapalił. Jeżeli chodzi o sprawy związane, proszę Państwa, droga Lasocka Przejma, pani tutaj, pani radna Gieras odnośnie tej drogi. Proszę Państwa, pamiętacie, to były lata 2002, 2003 rok, może 2004, nie pamiętam, pan Patrowicz, jakiemu tam na imię, nie Jan, to po Janie ten syn, młody syn, dał na poszerzenie, to droga miała 3 metry tam w planach i ona jest. Na odcinku, gdzie Patrowicza zezwolił do rowu, żeby poszerzyć, tam było to tak zacznę jak było, ale nie dokumentacyjnie, bo wtedy nie można było załatwić notarialnie. Należałoby to po pierwsze uregulować. Po drugie, pani znowu ta, która jest teraz w świętej pamięci, nie żyje, Nowicka, nie wyraziła zgody na poszerzenie tej drogi tam przy tym sadzie. Tam nawet nie wyrażono zgody na nasypanie czegoś i poprawienie. Tamten odcinek był poprawiony, a tutaj nie. Może teraz należało. Ja uważam, że kiedy w przyszłości należało nawet asfaltem to włączyć. Ładna ścieżka rowerowa. Ale proszę Państwa, uważam, że najpierw zrobić tam porządek geodezyjny. Bo innego wyjścia nie ma. Ale tam potrzebny będzie, panie wójcie, most. Będzie. Bo tam się chodzi dołem. Ale to jest gminny.
Ale będzie potrzebny. Ale proszę Państwa, nie wiem, bo radna mi nadmieniała. My kiedyś się w tamtych latach żeśmy za to wzięli, bo ludzie nie mogli dojechać tam do pól. Teraz też dojeżdżają, bo ale, na przykład skracają. Jeżeli się mogę wtrącić, bo był sołtys Jaśkiewicz chyba dzisiaj jest, co wczoraj był, czy, albo w piątek. I ja to Rafałowi już zleciłem, że ma tam zawieźć coś, bo tam są momenty takie, że jest ciężko. Chodzi o to, żeby przejezdne. Żeby to było przejezdne, bo tam ludzie sobie teraz do Wylota skręcają, jadą z jabłkami, Wylot skupuje jabłka każdego dnia. Nie muszą jechać do Iłowa, po Błyńskim i po Przejmie, tylko sobie tam jadą. Jest taki skrót. Jest taki skrót, czyli te 3 km krócej, tak? No, co najmniej 3. Nie, no należy poprawić. I ja tam, że równarkę tam trzeba puścić. Tam równarką to może być ciężko, bo tam jest gruz. Tam jest gruz. A zresztą dzisiaj wysłałem równarkę na Biskorzec, dzwoni mi przed chwilą, zakopał się. No, jeszcze jest tak. No. No. Tak. Gdzie wyschło, to wyschło. Gdzie wyschło, to wyschło. Proszę Państwa, jest tutaj mi też powie na temat odnakowania poczeski. Państwo się domagaliście, żeby powolutku i tak będziemy powoli robić. Natomiast na dzień dzisiejszy więcej nie, bo to w dróg zabieramy te pieniądze. To nie jest, te tabliczki nie są też takie drogie, ale nie są też takie. Wrócę się do tych tabliczek. Jechałem teraz tam po terenie Rybna. Są normalnie na plaskiej plasze, nie muszą być ich winne i je wbije się od dołu. No ale tak nie stawiamy. Są trzy takie duże ławy. Na Zaleziu, na Brzozowcu i tutaj na Gilówce, gdzie jest Gilówka, Wójna w jedną stronę, na tym to są Gilny Stół. I proszę Państwa, na zakończenie tu kolega przewodniczący Waldek Mądrzejewski odnosi okopania rogów. Proszę Państwa, jeżeli chcemy zarobić w Gilów, to musimy pomyśleć o przepustach. Proszę Państwa, to należy do... Jeżeli się kopie ruch, to trzeba i pomyśleć o przepuści. Czy ludzie zrobią sami? Nie wiedzą o co. Ale wujcie, to jest się po co wymagać drogę? Ja już nie kopałem ruch, założyłem przepusty. Jeżeli będziesz kopał, będziemy kopać, musimy dać możliwość wjazdu, czy na poczerpie, czy teraz. Ale nie ma tak. Ale nie będziemy kopać. Ale mieszkańcy nie wykopią, proszę Państwa. No to trudno, niech się kopią i niech nie wymagają drogi, bo słuchajcie, droga siada z powodu teraz podmokłych wód. Ale i ludzie z samego pola. Tam nie ma co. Ja nie ma. Na co płacą? Na co wychodzi? Rafała. Bardzo dobrze, ja już mówiłam wiele razy i wiele razy tyle chyliłam czoło przed wywożeniem jabłku od Mirka Kamińskiego. Ja już tam widzę, że już te pokłady po prostu są pozabierane, ale jeśli chcecie wozić tą ziemię, czy ten szwir, to ja was bardzo proszę, nie psujcie mojej drogi, bo jeżeli chcecie jeździć, panie wójcie, jeżeli nasza, to proszę bardzo, jedną stronę Rafał zabiera, drugą Rafał przywozi. Ja się zgadzam, ja blokować nie blokuję, ale przyjdzie taki moment, bo ja już Rafał z Rafałem rozmawiałam i powiedziałam, że ma ładować popsute. A jak jeździ do samochodu? Najpierw musi po mnie przejechać i tą drogą. Chyba, że trafi się na wał i wtedy będzie mógł sobie jechać do samochodu. Nie próbował, niech pan nie żaruje. Ja jestem tam często, mieszkanką i w ogóle. I bardzo proszę. Mieszkanką? Nie. Nie wybieram, niech pan nie przychodzi. Bardzo proszę, Rafał nie przychodzi, ale Rafał ma przywozić. Pozwolicie Państwo, że zamykamy się. Nie, odpowie od drodze na krzyżu, bo było pytanie, nie odpowiedzi. Nie było odpowiedzi. A, no tak, zapomniałam. Na pewno Rafał mówi, że będzie z kobietą, tam się boimy tego grubego, bo to jest za grube. Ale to co ten było, leż, panie wójcie, ale to jest znowu ta sama historia, że jak już zaczęliśmy jednym, to skończmy do końca tym. Rozmawialiśmy dwoma, ale to było naprawdę dobre, na tej drodze dobre, bo wszystko było. Dokładnie wie również radny Przemysław Wasilewski, który prawdziło często, często jeździ. Tak, to się sprawdziło, a reszta się nie sprawdza i po prostu to bywa ze szlaku. Dobra,
41. posiedzenie sesji Rady Gminy. Słuchajcie, następne będzie w maju.